W teorii się zaczyna. Zobaczymy, co z tego zaraz wyjdzie. Okej, okay, wyślę ci jeszcze linka. Na O, Slacku mam. wyślę linka. Czekaj, czekaj, wyłączyć dźwięk. Tu z tyłu wyłączyć dźwięk. A nie, to jest producer. Ty możesz nie mieć do tego dostępu. Kiedyś był taki fajny przycisk podziel się linkiem, wyróżnij link, a teraz jest wyróżnij link, kurde. Mamy 4 sekundy różnicy. Działa ci ten link tak na wszelki wypadek, czy... Mhm. Uf, to przynajmniej tyle. Myślałem, że nie będzie działał. Ale spoko. Widzę cię tylko 4 sekundy. 5. Dobra, to teraz się zastanawiam, jak to zrobić, żebyś mogła mnie widzieć w wypadku jakoś o wiele szybciej, bardziej na bieżąco. Zadzwoń do mnie na Slacku. I udostępnić ci screena, mówisz? To ja będę cię widzieć. Zobaczymy. Halo. Dzwonię do ciebie na Slacku. Mhm. Słyszysz mnie? U mnie jest dalej, że do ciebie dzwonię. U mnie też. Dobra. Znaczy, ja odebrałam, ale ładujesz się. Aha, dobra. Dobra, to coś innego. Slack nie. Ktoś nas ogląda? Jeszcze nie. Mam jeszcze 8 minut. Ale już jest widziałeś. Pani Alicja Stasińska i ma charączką. Podmachamy. Jeszcze jest teraz takie trololo, sobie gadamy, testujemy to wszystkie ustawienia i tak dalej. Nie, to jest twarzyczka. No dobrze, dobrze. Alicja mówi, że nas widzi, słyszy? Wspaniale. Tak. Ja bym chciała Maćka wiedzieć, dlatego próbujemy tutaj jeszcze... Mhm. Bo się okazuje, że moja kamera nie chce się pogodzić z tym, żeby być jednocześnie... Mam pomysł. To będzie bardzo głupi pomysł, ale może zadziałać. Daj mi sekundę. Już próbowałam do ciebie dzwonić na hangaucie. Teraz oczywiście to się stało w konsekwencji my, Marty. Nie, teraz po prostu oni przestali ciebie widzieć. Nie, to nie zadziała, bo przez to oni widzowie nie będą ciebie widzieć, bo wyłączyłam u mnie się teraz nie wyświetlasz. Może mogę to naprawić? Dobra, trudno. Ty napraw, a ja... A jak coś poproszę Mateusza, żeby był moją gadającą głową. Okej, okay, wróciłaś na obraz, więc teraz... Tak, backstage, dokładnie. Mam jeszcze jeden pomysł. Ja pierdolę, czemu oni... powinienem przeklinać. Nie przeklinaj. No. Próbuję ustawić tak, żeby to szło obraz i tutaj do tego. Zobaczymy. A, teraz jak to zrobię tak, to znowu będą problemy z widocznością. Rzekomo powinienem móc ustawić... Nie słychać cię teraz. A teraz nie słychać Maćka.
problemy technologii. Trochę słychać. A teraz mnie słyszysz? Słychać mnie? Tak. Tak, teraz nie wiem, tak. Czy to jest grane. Nowy Facebook. Nowy Facebook, okej. Okay. A więc Alicja ma okazję przyjrzeć się wszystkiemu, co się dzieje pięknie od zaplecza. Będzie miała później, będzie mogła opowiadać, jak to wszystko pięknie działa na backstage'u. Albo nie działa. Nigdy nie działa. Nigdy nie działa. To jest tak samo jak z wszystkimi filmami. To jest po prostu smoke and mirrors. Tak samo jest właśnie z konferencjami. Wszystko na ostatnią chwilę. Nieprawda. Nie wszystkie. Nie wszystkie. Testfest zawsze jest dopięty. Nie, ale mamy moment, w którym mówimy sobie, że już jest za późno. Dobra, ja też spróbuję zobaczyć, czy mogę. Szczerze mówiąc, boję się. Mam pomysł. Dobra, nie mam przejmuj pomysł. Się. Mam pomysł. Może zadziała. Albo się kompletnie wysypie. Teraz mnie widzisz? Tak. Tak. Okazuje się, że mogę w Teamsach na moim koncie połączyć się z dwóch komputerów. Ekstra. Tylko, że pewno widzisz mnie niestety z boku, ale zaraz coś postaram tak. Tym zrobić. Albo coś wywalę. Jedyny problem jest taki, że nie wiem, czy mi kamera, czy mi bateria starczy, więc będziemy w środku musieli myśleć, jak podładować mi laptopa. Czekaj, pokażę ci. Pokażę ci. Tak, oto tak. Dobra. Masz 3 minuty, to jeszcze masz szansę. Teraz będzie widać po prostu, jak Wrodek nachyla się nad kamerą, żeby dosięgnąć do gniazdek. Aż tak ze mną chyba nie jest. Też miałam kiedyś taką koszulkę. A tak serio? To po prostu bardziej się bałem, że co się stanie, jeśli przez przypadek strzelę prądem. Później byłby nagle, ups! Wyrodek nie ma prądu, bo korki wyszły. Dobra. Prąd mamy, nie widać. Teraz jeszcze pytanie znowu do Alicji w czacie. Czy w czasie, gdy eksperymentowaliśmy teraz, nic się nie wysypało? Ja też patrzę. Mamy parę sekund opóźnienia, więc trochę minie, zanim usłyszymy odpowiedź. Dałoby mi się otworzyć moje notatki na temat naszego spotkania, bo... Nie, bo teraz to już ja przyjdę. Mam tyle monitorów i tak za mało. Wszystko pięknie, dziękujemy. Marta, ale ty ładnie potrafisz się uśmiechać. Mówisz, że lata praktyki uśmiechania się do brudnego. Nie myślę o tym, że ciągnę dzisiaj spotkania o 8.30. Miałam jedną przerwę przed chwilą, więc jakby... Mam nadzieję, że zjadłaś, że nie robisz to na pusto. W trakcie spotkań gotuję, przyznaję się. Gotuję i jem w trakcie spotkań. Zarobiście. Czyli po prostu jesteś jedną z tych osób, to nie włączę kamerek na spotkaniu? Włączam, ale mam spotkania, na których wiem, że mogę sobie na to pozwolić. Czyli po prostu oni widzą, jak siedzisz przy kuchni, gotujesz, czy kroisz coś? Czasami tak. Jak mam takie spotkania, że rzeczywiście jestem jedną z tłumu, to wtedy wyłączam kamerę i gotuję i mnie nie widać. Ale są spotkania, na których jem i jakby, nie wiem, jak poranna kawa, tak, z zespołem. I wszyscy wiedzą, że wtedy można jeść śniadanie. No, ja tak też tak samo na niektórych spotkaniach ludziom mówię, że jak chcą zjeść, spokojnie, niech się nie przejmują. Robię sobie dodatkowe notatki, co mi do głowy przychodzi, żeby nie zapomnieć. No. Ja jedynie muszę pamiętać, żeby od czasu do czasu zmienić napis, o czym rozmawiamy, bo w tej chwili jest gadka szmatka. Dobrze. Masz przygotowane napisy? Mam przygotowanych parę, ale znając życie, przez to, że to jest dyskusja, pewno będziemy pływać, bo wiadomo, jak to z nami jest, więc podejrzewam, że będę musiał pisać na szybko. Jest szósta. Dobra, to możemy powoli zaczynać, bo było czas na rozgrzewkę. Dominik do nas dołączył. Dzień dobry, Dominiku. Okej, okay. A więc jest
szósta, więc będziemy zaczynać. Powoli. Dzisiaj właśnie jestem tutaj z Martą, która założyła nad koszulkę TestFest, konferencji, której jest pomysłodawczynią. Na nie jestem pewien, czy powinienem w ogóle Martę przedstawiać, bo na pewno jest o wiele bardziej znana w naszych kręgach niż ja. Ale w skrócie, Marta udziela się w testowaniu bardzo długo. Występowała na niejednej konferencji, pomagała w organizacji niejednej konferencji i zasiadała w radach programowych niejednej konferencji. Z takich większych, które ja kojarzę, to jest Eurostar, QSTEF i wydaje mi się, że oczywiście wiadomo TestFest i chyba w Testing Hubie też byłaś w komisji, czy nie, czy coś mylę? Nie, wtedy byłam w pierwszych komisjach, tych pierwszych. Nawet regulamin tworzyłam do pierwszego Testing Hub'a. Aha, okej. Okay. Dobra, to mi się pomieszało. Podejrzewam, że są jeszcze jakieś konferencje, gdzie byłaś w komisji, które pominęłam. Trochę, na pewno pomagałam z Testwarezem od czasu do czasu, jeżeli moje zdanie się liczyło, więc to jest takich, co ludzie mogli wziąć udział. Tak, tworzyłaś ścieżkę leadership w zeszłym albo 2 lata temu, jak się występowali. Tak, 2 lata temu. Tak. Tak, wspaniała ścieżka, ja się cieszyłam. No fajna była, powiem. Tak z Buczusiem nie jestem pewien, czy nam to super wyszło, ale był ciekawy eksperyment. Fajnie, że nas z Piotrką podpuściliście, żeśmy to zrobili. Do usług. No tak myślę, czy powinnam jeszcze coś dodać. Ja chyba chciałabym tylko dodać jedną rzecz, że na konferencjach zaczęłam mówić, dlatego że nie mogłam dostać biletu. Jakby pracowałam w małych firmach albo w takich firmach, które nie miały budżetu na konferencję i wymyśliłam sobie taki lifehack, że jeżeli się dostanę jako prelegent, to dostanę bilet, więc już się dostanę. I pierwszą konferencją, pamiętam, był Testwarez i to był taki pierwszy raz, kiedy miałam ogromną motywację, bo jest osoba, którą zresztą się widzimy czasem, od czasu do czasu na różnych wydarzeniach z Częstochowy. Ja mówiłam wtedy o narzędziu do zarządzania testami, o Microsoft Test Managerze. I on zapłacił z własnych pieniędzy na Testwareza po to, żeby przyjechać, bo chciał zacząć używać tego narzędzia i chciał się dowiedzieć jak. Wow. Tak, i byłam, tak, byłam naprawdę w szoku i sporo czasu upłynęło, pojawia się na różnych wydarzeniach nadal. Częstochowa nie jest dużym rynkiem IT, więc trochę ciężko mu mieć jakiś zespół, który by go wspierał jakoś bardzo, szczególnie, że pracuje w mojej firmie, ale to był taki dobry motywator wtedy, pamiętam. To jest naprawdę niesamowite, że idzie z prezentacją po raz pierwszy i ktoś praktycznie jedzie, żeby zobaczyć tą prezentację, tak. Bo jest temat, który jest mu ważny do życia. Ale jaki stres. Tak, ale też chciałem się do tego podłączyć, bo to jest główny powód, dla którego ja też zgłaszam się na konferencję. No bo jakbyś miał jeździć po jakiejś większej ilości, nawet 1-2 w roku to już jest drogo, a jednak jak się dostaniesz, to się dostaniesz. Chociaż to też nie jest tak znowu pięknie, że odbębniesz godzinę i wszystko okej, bo no jednak stres i tak dalej, i tak dalej. To się fajnie mówi. Tak naprawdę w wypadku 2-3-dniowych konferencji to fajnie działa, ale tak w wypadku jednodniowej to bywa z tym różnie. Dodam, że na tej pierwszej konferencji miałam to szczęście mówić w Gdyni w pierwszym dniu, na początek pierwszego dnia Testwareza, więc ja mogłam zrobić moją prezentację, co prawda z Lucjanem siedzącym w pierwszym rzędzie i komentującym moją prezentację na żywo, więc mogłam zrobić moją prezentację i się zrelaksować i poznałam bardzo dużo ludzi ze świata testowania, które uwielbiam do tej pory na imprezie testwarezowej na statku, bo drugi dzień konferencji odbywał się już na statku, łącznie z wieczorem, nocą. A, to był ten Testwarez spływający. To był Testwarez. Więc ja miałam takie podwójne szczęście wtedy. No. Ale w sumie jest dużo w tym, bo ja też tak dużo jakichś większych kontaktów to nawiązałem na pierwszym Testfeście, tak jak pamiętam. Moim pierwszym. To był 2016, czyli to był ogólnie drugi Testfest, z tego co pamiętam. Tak. I to jest taki moment, w którym potem już wracasz na różne wydarzenia, żeby się spotkać z tymi ludźmi, których lubisz i którzy są na tych wydarzeniach. Tak. Tak. Myślę, że tutaj możemy już powoli wejść. Trochę idziemy nie po kolei, przyznam się szczerze, bo naszym pierwszym punktem było jak pisać zgłoszenia, ale dobrze. Też mieliśmy tutaj zaplanowaną dyskusję na temat, dlaczego warto występować na konferencjach i jak w ogóle zabrać się za zgłaszanie się. I to jest taki trochę temat na tego, dlaczego warto. Bo ja bym też od ciebie dodał tutaj to, że sporo ludzi, które poznałem na konferencjach, to jednak później jakoś tak nie chcę się do nich odezwać, jak to kompletnie w ciemno, że na przykład odezwie się do, choćby takim naszym sztandarowym przykładem jest Piotr Wicherski, który jest wielkim ekspertem z mobilek i jak mam jakieś pytanie, to czasami do niego uderzę. Wiadomo, nie z byle czym, bo to zajęty człowiek, ale już jak widzę jakiś większy problem, to zawsze można się do niego odezwać i on chętnie pomoże.
I pomyślałam, że ja uderzam do Piotra z byle czym. Ale odpowiada. Jeżeli mogę dodać, jeżeli możemy pociągnąć temat, dlaczego warto, bo jak myślę, że najbardziej. ja mam taką swoją listę. Czekaj, zmienię tytuł, żeby było... Zmień tytuł. A ja poczekam. Nie, mów spokojnie. Dobra, to ja mam wiele takich rzeczy. I jedną z takich rzeczy jest sprawdzenie, gdzie jestem. Bo to, co musicie wiedzieć, jeżeli dostajecie się na konferencję jako prelegenci, to fajną rzeczą, którą coraz więcej konferencji robi, jest to, że jako prelegenci możecie, albo raczej zwykle jesteście w grupie z innymi prelegentami. Możecie się ze sobą komunikować, bardzo często jest też, i to jest akurat świetna rzecz, uważam, jest kolacja albo jakieś spotkanie, zaproszenie dla samych prelegentów. I po pierwsze można wtedy poznać takie swoje guru testowania bądź osoby, których w życiu byście nie poznali gdzie indziej i swobodnie porozmawiać. A to, co myślę, że dalej, i to jest też z uczestnictwa konferencji i bycia prelegentem, to, że można się porównać do innych. I trzeba się trochę przełamać z tego, a tam ja jestem takim małym żuczkiem, o niczym nie wiem, do a sprawdzę sobie, jak ja, mały żuczek, mam się do innych ludzi i innych firm. I to jest jakby chyba największy motywator dla mnie dla konferencji zagranicznych, bo byłam na przykład bardzo solidnie zdziwiona, będąc prelegentem na konferencji w Bułgarii, że cała konferencja była po angielsku, wszyscy mówili po angielsku, naprawdę tłumy przyszły na moją prezentację i mieliśmy bardzo dużo dyskusji po tym, z takimi prawdziwymi przykładami, wiecie, porozmawiać o tym, jak w jednej firmie testerzy mają wynajęty magazyn, w którym mają zbudowany dom po to, żeby testować rozwiązania smart house. Naprawdę wybudowany dom. Albo jak firma Garmin testuje swoje rzeczy w Rumunii, w jaki sposób. To są tak wspaniałe dyskusje, które można mieć tylko i wyłącznie dzięki temu, że się właśnie pozna takie osoby i pobędzie na konferencjach z nimi. Tylko, że tutaj jeszcze bym chciał jedynie na to sprostować, że spora część tych osób z takimi ciekawymi osobami to są ogólnie na samych konferencjach. To nie znaczy, że tylko speakerzy mają ciekawe tematy, że już same bycie na konferencji daje opcję, żeby pogadać. Ale no, przydam się szczerze jako osoba, która nie jest zbyt łatwa w zawieraniu nowych znajomości, to jednak ten taki speaker diner bardzo pomaga, bo to bardzo pięknie za nas jest wykonywana ta robota, że są potwierane dyskusje. A z reguły wtedy się trafiają dużo ekstrawertyków, którzy się wezmą po prostu pod skrzydła i już się poprowadzają po okolicy. Tak. I buduje też wspaniałe kontakty na przyszłość i bycie uczestnikiem i prelegentem. I chociażby to, że można się dowiedzieć, jak jest w innych firmach, gdzie my jesteśmy i też na przykład potem stworzyć jakieś grupy wsparcia w różnych tematach. Tak. I to się przydaje. To naprawdę się przydaje. To niby się mówi takie, że to jest takie głupie, bo przecież grup jest dużo, ale jednak ja jestem dalej tego zdania, że interakcja online to interakcja online, ale fakt, że można kogoś spotkać fizycznie i fizycznie uścisnąć mu dłoń, z nim chwilę porozmawiać, no fizycznie uścisnąć dłoń w erze COVID-a to nie jest bezpieczne, to jest naprawdę dużo daje. To po prostu to już nie jest jakiś tam John 48, tylko jest to po prostu, nie mam co najmniej. Zapomnieliśmy dodać o jednej, jakby powiedzieć o jednej rzeczy. Dlaczego warto mówić i zgłaszać na konferencjach? Ponieważ mimo, że wasze firmy mogą tego nie wymagać, jest to absolutny benefit do podwyżek, negocjacji, awansów. Każda firma chce być rozpoznawalna i między innymi może to osiągać przez to, że mówicie na konferencjach. I same firmy mogą tego od razu nie zauważyć, więc jak tylko dostajecie się jako prelegent, to jest taki moment, w którym warto pójść, albo nawet jak się staracie dostać jako prelegent, można pójść i poprosić o pomoc. Nie wiem, sprawdzenie językowe, ćwiczenie i tak dalej. Nie wstydźcie się tego. Ja jestem takim strasznie leniwym człowiekiem, więc mi bardzo pomaga mówienie na konferencjach, bo przynajmniej mam odhaczone aktywności różne, które powinnam mieć. Zresztą w sumie obecnie w mojej umowie o pracę mam, że muszę występować na wydarzeniach różnych, więc tak. W sensie ja trochę inaczej podchodzę. Ja aż tak bardzo nie korzystam z pomocy firmy. Ja najczęściej korzystam z tego, że po prostu przez to, że jadę jako prelegent, bardzo często, nie zawsze idzie dogadać, że jest to liczone jako dzień płatny, że po prostu jest to normalny dzień. Ja z reguły mi nie zależy na diecie, więc po prostu nawet rozliczam to jako normalny dzień, a nie jakoś tam wyjazd służbowy. Ale no czasami to się zdarzało, że była jakaś dotacja na potrzeby chociażby transportu, bo
mimo że się fajnie mówi, nie wszystkie konferencje też płacą tak samo. Niektóre po prostu nam zapewnią hotel, inne opłacą też dojazd. Rzadko, bo rzadko zdarzą się jakieś, które płacą. Ja jeszcze nie trafiłem na żadnej, gdzie mi zapłacili, ale wiem, że są takie pojedyncze. Mi też nie. Ja myślę, że ja mam taki swój wewnętrzny układ. Jeżeli firma daje mi cokolwiek w postaci dnia, dofinansowania, pomocy, to przedstawiam się jako osoba z tej firmy. I reklamuję sobą też poniekąd firmę, w której pracuję i mówię, daję przykłady z projektów mojej firmy. Jeżeli nie otrzymuję absolutnie żadnej pomocy, robię to w moim czasie wolnym, bez żadnego wsparcia, uważam, że wtedy reklamuję sobą tylko siebie. Zdarza mi się na niektórych wydarzeniach. Pozdrawiamy Test 2Res i naszego social media ninja, bo właśnie Test 2Res wyszerował naszego live'a. Dziękujemy. Dziękujemy. Postaram się być miła i w ogóle. Politycznie poprawna nie, ja nigdy nie jestem, więc... A, to Sebastian. Pozdro, nie mogę was słuchać teraz. To brzmi, jakbyśmy gadali pierdoły. Ale wieczorem, piszę, że wieczorem nas pogląda, a więc to wspaniale. A to jeszcze nie... A, bo napisał więcej. Czyli się okazuje, że w nowym Facebooku nie przewija mi się automatycznie czat. Dobrze wiedzieć. Jak widzicie, marudzimy na nowego Facebooka. Okej, ale wiecie co, fajnie się gada. Czy chyba się chcesz coś dodać na temat... Nie, warto się skończyłam moją listę. Może zacznijmy od pierwszego rzeczy, która by mnie interesowała. Tak, żeby zacząć. Jak to wygląda mniej więcej z twojej strony jako osoba oceniająca zgłoszenia? Bo bym chętnie pogadał o jak pisać zgłoszenie, ale wydaje mi się, że to byłoby fajniejsze wpierw, żebyśmy wiedzieli, na co w ogóle jest patrzone. Dobrze, to ja robiłam sobie też notatki, więc będę czasami spoglądać w dół, żeby o niczym nie zapomnieć. Przede wszystkim każda konferencja rządzi się innymi prawami. Jest duża różnica między konferencjami płatnymi i bezpłatnymi. Musicie mieć tego od razu świadomość, jak się zgłaszacie. Konferencje bezpłatne mogą sobie pozwolić absolutnie na wszystko w swojej agendzie, na co mają ochotę, są zwykle trochę bardziej otwarte, mogą eksperymentować. Jak mówię, mogą eksperymentować, chodzi też o to, jakie się pojawią nazwiska, jakiego typu wystąpienia, jakie tematy. Wydarzenia płatne. No słuchajcie, postawcie się w roli takiej osoby, jakby firmy, która próbuje, bądź osób, które to organizują, próbują to sprzedać. Wiadomo, że chcą mieć jak najwięcej uczestników, którzy zapłacą i jak najwięcej pieniędzy. To jest biznes. W związku z tym są przy wydarzeniach płatnych priorytety. Priorytety na znane nazwiska. Część się zaprasza, ale część wiadomo, że gdzieś tam jest to dyskutowane. To, co mnie ostatnio jakby bardzo zaskoczyło i co jest rosnącym trendem, na parytety. Jakbyś mogła wyjaśnić, co masz na myśli? Parytety, czyli odpowiednia ilość kobiet, które będą prelegentkami w porównaniu do ilości mężczyzn, najlepiej po pół. Raz w taki sposób nie dostałem się na konferencję jako speaker. Tak. I nie będę ukrywać, ja jestem przeciwna parytetom, uważam, że krzywdzą kobiety i krzywdzą nas, bo potem ludzie patrzą na nas i patrzą na mnie z myślą, że dostała się, bo jest kobietą, zamiast dostała się, bo się zna. Więc ja jestem przeciwna, wolałabym, żeby rozwiązywać prawdziwe problemy, dlaczego kobiet jest mniej w IT niż mężczyzn i tym problemem nie jest to, że nie ma parytetów, więc to jakby moje zdanie na ten temat. Jedynie, moja różnica jest taka, że jeśli, ja uważam, że jeśli mamy takie parytety i tak, to że powinno być to dość jasno zakomunikowane, bo spotkałem się w paru miejscach z tym, w wielu miejscach dowiedziałem się później od komisji, że mniej więcej tak to wyglądało, ale w regulaminie nigdzie na stronie żadnej takiej jawnej informacji nie było, że tak to wygląda. I bo przyznajmy się szczerze, jeśli na przykład są takie niektóre eventy, gdzie ja wiem, jak jest ciężko się dostać, jeszcze by to mi ograniczało ilość miejsc, które mogę wystartować do tylko 4, to bym najprawdopodobniej odpuścił zgłaszanie, bo to niestety też czas kosztuje. Ale ja bym chciał wrócić jeszcze do jednego punktu, który powiedziałaś, bo przynajmniej jeszcze trochę mnie zdziwiłaś. Bo ja myślałem, że kompletnie na odwrót jest, że konferencje płatne, przez to, że są płatne, mogą sobie pozwolić na wszystko, a konferencje bezpłatne, przez to, że potrzebują sponsorów, którzy mogą mieć jakieś różne swoje założenia, to że oni mogą jednak dużo narzucać konferencjom bezpłatnym. I tak przynajmniej szczerze zdziwiłem się, że jest to dokładnie na odwrót. Wydaje mi się, że wszystko zależy też, jakie to jest bezpłatne wydarzenie i kto za nie de facto płaci. Nie wiem, my Test Festem mamy dowolność, my wybieramy.
Nikt też nie kupuje u nas prezentacji, tak? Mogą zorganizować warsztaty. To był taki nasz lifehack, że na warsztaty zwykle się firmy przygotują, a prezentacje robią takie, wiecie, bardzo często złapanki. Kto się tam na korytarzu nawinął, coś kiedyś mówił, to to powie na konferencji. Ale jak popatrzycie na agendy wydarzeń bezpłatnych, a płatnych, jest różnica w tym, jakie osoby występują, ile nazwisk jest nowych. I jakby nie mówię tu, jak sobie pomyślę, że Sebastian będzie oglądał. Sebastianie, ja wiem, to jest Wares, zawsze się stara mieć nowe osoby też. I to jest też taki troszeczkę parytet, który się gdzieś tam pojawia, że starają się wszystkie konferencje mieć jakieś nowe twarze, żeby się to nie przejawiały cały czas te same. Ale rzeczywiście jest tak, że przy wydarzeniach płatnych, no nie wiem, no wydarzenie, na którym jest Michael Bolton albo Rex Black, popatrząc po zagranicznych, zawsze sprzedaje się szybciej. Więcej. Więc fajnie ich mieć na pokładzie, nie? Tak, tak, tak. Są takie faktycznie imiona, które zawsze to przyciągają. I ja akurat może mam trochę skrzywione spojrzenie, bo akurat ja wiem, jak to jest z Test Festem, że no przecież wiele takich jakichś, nazwijmy to, znanych u nas osób w Polsce, faktycznie... Ja większość kojarzę, że pojawiły się gdzieś pierwszy raz albo koło właśnie Test Festa. O, Łukasza witam, też Łukasz. Że właśnie z wami to nie widzę tego problemu, ale właśnie tak mam wrażenie, że niektórymi konferencjami co sponsorskie, chociaż z drugiej strony płatne też mają sponsorów i no różnie było z tymi prezentacjami. Choć nie wiem, czy to masz takie wrażenie, ale wydaje mi się, że jakość sponsorowanych prezentacji też się poprawiła, bo jednak jeszcze raz większej ilości firm są jacyś takie osoby, które chcą mówić. To też to trochę podnosi. Tak, tylko że jakby nadal jest trochę tak, że jak widzimy w agendzie, że to będzie prezentacja sponsorowana, tak mamy gdzieś iść na kawę, to najprawdopodobniej pójdziemy na tej. Co czasami jest żal. Znaczy żal, bo to są fajne, czasami bywa, że to są fajne prezentacje. Ja chciałam jeszcze jakby dodać, no bo mówimy, że jakby dałam sobie to rozdzielenie na płatne, bezpłatne. Za każdym razem, jak myślicie, żeby się zgłosić na jakieś wydarzenie, uważam, że warto zapoznać się z tematem przewodnim, jeżeli taki jest. Nie zawsze są, czasami są i rzeczywiście to jest jeden z punktów, który jest brany pod uwagę. Przy niektórych wydarzeniach są nawet dodatkowe punkty, jeżeli ktoś jest w temacie, jeżeli to się łączy z tematem. I nikt nie oczekuje, że się zrobi prezentację, słuchajcie, tak wiecie, wszystko w danym temacie, tylko że się chociaż dopasuje do tematu przewodniego albo że ta prezentacja ma jakikolwiek sens w tym temacie przewodnim. Tak. Punkty dla ciebie, że wróciliśmy do oryginalnego tematu, topiku, mieliśmy, bo odeszliśmy kawałek. Gratulacje. Ale tak, bo to jest właśnie... Tematy przewodnie ja o tyle lubię, że mi trochę pomagają o tym myśleć. Chociaż przyznam się szczerze, że czasami je sam naginam, po prostu mam gotowy jakiś już proposal i po prostu go trochę modyfikuję, żeby jednak gdzieś tam te słowa kluczowe dla motyw się też pojawiały. Ale to jest świetnie, nie, ale to jest super, bo to jakby to pokazuje, że chociaż chciało ci się wsadzić odrobinę pracy w to, żeby chociaż ten tytuł przerobić albo gdzieś w tekście wpleć, że to ma jakikolwiek sens. I więc jak mamy to pytanie, co jest oceniane w zgłoszeniach, to jeżeli jest temat przewodni, to organizatorzy, rada czy ktokolwiek wybiera prezentację, stara się mniej więcej dopasować do tego tematu przewodniego, o ile jest taka możliwość oczywiście. Później trafia się test fest, który nie ma motywu przewodniego. Nigdy nie będziemy mieli, bo my robimy wszystko dla wszystkich. Tak. Przynajmniej dopóki dalej to wygląda tak, jak wygląda. I to w takiej sytuacji jak wygląda takie ocenianie prac? To ja mogę zdradzić. Mam nadzieję, że nikt mnie z Test Festa nie zabije. My oceniamy zgłoszenia anonimowo. W sensie nie patrzymy na imiona i nazwiska osób, które się zgłaszają. Mamy do tego dostęp, ale większość z nas przynajmniej przy ocenie czytamy tylko i wyłącznie tytuł zgłoszenia jako pierwszą rzecz. Oceniamy trzy rzeczy, czyli to, czy chcielibyśmy to obejrzeć w ogóle po zgłoszeniu. Oceniamy jakość tego zgłoszenia, bo jeżeli komuś się nie chciało nawet zrobić jakiegokolwiek sensownego zgłoszenia, no to jakie mamy prawdopodobieństwo, że temu komuś się będzie chciało zrobić dobrą prezentację i przygotować na konferencję. I oceniamy też jakby zawartość merytoryczną. I to są nasze takie trzy składowe.
Ale mamy jeszcze pole uwagi i tam pojawia się absolutnie wszystko, wszystkie myśli, nie wiem, podobne rzeczy, niepodobne rzeczy. Mamy na przykład, nie wiem, na każdej edycji mamy jakiś trend, jakieś prezentacji, które się pojawiają, dużo prezentacji na ten sam temat. I to też tak nawiązując do tego, co mamy na Facebooku u góry i co się ocenia przy zgłoszeniach, to jeżeli... O, historycznie, pierwszy test fest. Na pierwszym test festie mieliśmy naprawdę dużo zgłoszeń o BDD. I tak, można by zrobić konferencję o BDD, całą jedną, od rana do wieczora tylko BDD, a przy ocenianiu zgłoszeń patrzy się na zgłoszenia jakby z danego obszaru i wybiera najlepsze. Znaczy, no, też potrafię sobie wyobrazić, że jakby była konferencja zrobiona z tych zgłoszeń o BDD, to podejrzewam, że ludzie też by się nudzili, bo podejrzewam, że połowa osób by mówiła, powtarzała te same informacje z jakimś własnym twistem, więc byłoby tak. 8 godzin tego samego w dużej mierze. W sensie nie mówię, że wiadomo, wszystkie zgłoszenia były takie podobne. Ja tu dałam taki, tak, ja tu dałam tylko taki przykład, ale rzeczywiście co edycję tak mamy. Są osoby, które źle znoszą, że się nie dostają, a po prostu ich zgłoszenie mogło być, i jakby od razu tu mówię, jeżeli wasze się zgłoszenie nie dostało, to nie znaczy, że nigdy więcej go nie wysyłajcie. To znaczy, że w tym konkretnym momencie przypadku może było odrobinę gorsze niż inne, a może nie za bardzo spasowało do agendy całej. Jest bardzo dużo różnych przypadków, które gdzieś tam się pojawiły. I myślę też, że jest jeszcze jedna rzecz, nad którą się zawsze, którą się zawsze bierze pod uwagę. Poprzednie edycje. Właśnie jeżeli tak konferencje... chciałem nawiązać. Tak, jeżeli konferencja jest pierwszy rok, no to jakby łatwe, to łatwe, proste i przyjemne. Jeżeli jest jakakolwiek konferencja, która ma więcej edycji, zawsze, ale to zawsze patrzy się na poprzednie lata. Nie mówię, że nie wraca się do pewnych tematów, jeżeli te tematy się zmieniły, nie wiem, od jakiegoś czasu na każdej konferencji mamy przynajmniej jedną prezentację o Agile'u, tak? Bądź różnych technikach i tak dalej. Ale... wiecie, bo my też mieliśmy taką sytuację i wrócę znowu do TestFesta, kiedy mieliśmy identyczne zgłoszenie jak prezentacja, która była prezentowana rok wcześniej. I nawet byliśmy właśnie, była duża, bardzo negatywny odbiór tego, że się nie zgodziliśmy, nie przyjęliśmy tego zgłoszenia. Było bardzo dobre, ale to była identyczna prezentacja z identycznym tematem i przewodnim, więc jakby my odesłaliśmy do nagrania z poprzedniego roku i sytuacja stała się jasna, ale zdarza się. Ja akurat tutaj właśnie Łukasz Pietrucha w komentarzach pisze, żeby prosić o feedback. Ja też się zgadzam, bo to dużo można się dowiedzieć. Ja z reguły w wypadku TestFesta pisałem prośbę o feedback i bardzo często, z reguły chyba to byłaś nawet ty, Marta, dostawałem odpowiedź i czasami właśnie padało, że był taki temat rok temu, było coś podobnego rok temu, albo informacja, próbowaliśmy takie rzeczy, to nie działa. I to też jest taka rzecz, która może się zdarzyć, że po prostu już widzieli podobne rzeczy i się nie zgadza. No, są takie, są po prostu rzeczy, a czasami po prostu no, temat może nie trafić w konferencję, też jest inna kwestia. Są konferencje, które mają, i tu w ogóle chciałbym powiedzieć, są konferencje szczególnie duże albo bardziej znane, które używają systemów do oceniania zgłoszeń. I wtedy jest trochę łatwiej wysłać feedbacki albo w ogóle dostać, otrzymać tą informację, jak została oceniona moja prezentacja. To jest rozsyłane chustew bodajże, rozsyła. Jak zostało ocenione zgłoszenie. Tylko wtedy warto, żeby osoby, które to oceniają, o tym wiedziały wcześniej. Bo czasami pisze się takie notatki, które nie chciałoby się, żeby ktoś dostał. No, pisane na szybko, takie hasłowe, tak. Skrótowe. No. Bez jakichś, ale tak, są wydarzenia, które rozsyłają taki feedback, taką informację zwrotną od razu, taką ocenę, dlaczego, jaka ocena została, dlaczego zostało odrzucone. I to jest super. Tylko od razu wam powiem, że przy mniejszej skali wydarzeń, albo jak się tym nie zarządza, robi na Excelach, albo powyżej pewnej ilości zgłoszeń, to jest troszeczkę za dużo, żeby to każdemu wysłać. To jest dokładnie tak samo jak u nas z aplikacjami. Pewne rzeczy się skalują do pewnego miejsca, a później trzeba już wyciągnąć się w bardziej zaawansowaną maszynerię. Tak. A większość konferencji na to nie stać. To idąc dalej, bo jest jeszcze jedna taka rzecz, którą wydaje mi się, że gdzieś się pojawia w temacie oceniania, o której jakoś nie adresowaliśmy, to jest... temat, a doświadczenie speakera. Bo tak trochę mi się przypomina taką dyskusję, ale nie pamiętam, czym było, że gdzieś gadaliśmy kiedyś
I wspominałem ci, że jakiś temat za mną chodził, ale kiedy się z nimi dostałaś i też mówiłaś, że no teraz byś mnie z takim tematem przepuściła, ale wtedy uważałaś, że nie, jeszcze za mało umiesz, żeby iść z takim tematem. Tak, ale to jest taki drugi krok. Jak już musicie wiedzieć, że wybieranie zgłoszeń to są etapy. Najpierw po prostu ocenia się wszystkie zgłoszenia. Na przykład taki Eurostar. Eurostar bywa, że ma 700 zgłoszeń, 1000 zgłoszeń. W związku z tym zapraszane są osoby, które były prelegentami na poprzednich edycjach albo zaufane osoby i dostają anonimowo do oceny zanonimizowane ileś zgłoszeń. 5 zgłoszeń, 10, wiecie, to nie jest jakaś ogromna ilość. Nic za to się nie dostaje, tylko to, że można poczytać cudze zgłoszenia. I jakby już na tej podstawie wszystkie zgłoszenia są przez kogoś ocenione. Przynajmniej przez 2-3 osoby. I od razu z tych 700 zgłoszeń, załóżmy, że to będzie 700, od razu robi się takie top i ten down, nie? I to, jakie wszystko zależy od tego, jaka jest rada w danym roku. Niektórzy przeglądają wszystkie zgłoszenia. My tak w tym roku zrobiliśmy. Przejrzeliśmy absolutnie wszystkie i oceniliśmy. Ale czasami po prostu odrzuca się te, które dostały mało punktów od tych oceniających od razu. Nikt na to nie patrzy w ogóle dalej. Więc zdarza się na niektórych wydarzeniach też w taki sposób. Więc to jest takie pierwsze sito, powiedzmy. Tylko i wyłącznie to, co napisaliście w swoim, jaki daliście tytuł i jaki daliście opis zgłoszenia. Jeśli mógłbym to porównać do czegoś, to jest trochę jak CV. Jeśli wysyłamy na jakieś zgłoszenie dużo CV, to wpierw patrzymy na takie podstawowe rzeczy, czy nas interesują, czy nie, czyli doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Może to nie w tym wypadku doświadczenie, ale wiecie, robimy taki szybki przesiew, czy w ogóle jest warto na to patrzeć i to analizować, czy to na pierwszy rzut oka już odpada. Tak bym to trochę rozumiał. Bardzo dużo konferencji odrzuca od razu jednozdaniowe opisy i zgłoszenia. Z ciekawostek. I za chwilę dojdziemy do tego, co moim zdaniem powinno być dobre zgłoszenie. To przyznam się wtedy szczerze, nawet nie kojarzę konferencji, gdzie bym nie przepuściła z jednozdaniowym zgłoszeniem, bo większość tak ma formatkę, co wymaga przynajmniej 150 znaków. Tak, jak mają formatkę, to jest wspaniale, bo my też zrobiliśmy test testowo, że jakie jest minimum, żeby ludzie musieli chociaż 3 zdania napisać, ale zdarzają się bardzo często jednozdaniowe zgłoszenia, jeżeli jest taka możliwość w systemie do zgłoszeń. Więc wtedy to też odpadnie. I teraz, Łukasz, ja widzę twoją myśl, chciałam właśnie dodać. I potem tak naprawdę patrzy się na to, kim te osoby są, czyli patrzy się na bio, które umieszczacie i wrzucacie. To jest jakby drugie sito. I to wcale nie oznacza, że ktoś będzie od razu skreślony i że się kogoś skreśli, dlatego że to nie jest nazwisko albo nie ma doświadczenia. Wiadomo, że jak pojawia się jakiś temat, nie wiem, przykład zarządzania zespołami w rozproszonym środowisku. To by było takie na czasie, nie? Mhm. I teraz wyobraźcie sobie, że przychodzi takich zgłoszeń 15 od prawie tej samej, z tego samego obszaru i macie osoby, które mogą się pochwalić miliardem lat doświadczenia w różnych korporacjach pracujących w różnych krajach i macie też osobę, która w sumie pisze, że pracuje od 3 lat w testach. Bo tak się zdarza. I teraz to jest kwestia, jeżeli to będzie 15 zgłoszeń, no to niestety, jak pokazaliście, że macie, jeżeli w waszym bio napisaliście tylko tyle, że macie mało doświadczenia, no to nie zbudowaliście, a bio to jest też takie narzędzie, żeby pokazać, dlaczego to wy powinniście być wybrani. Więc trochę zahaczamy o tę kolejną część tego live'a, żeby porozmawiać, co powinno mieć dobre zgłoszenie. Tutaj właśnie wchodzimy do tego, że się właśnie dowiedziałem, że muszę w końcu napisać coś porządnego w bio. Bo tak. Mam jakieś pierdoły. Ja też nie mam dobrego bio, umówmy się. Jakby nie mam, ale chciałam powiedzieć tylko, że to jest też tak i Łukasz, ja cię widzę i doceniam, dziękuję ci bardzo, że to napisałeś i podpowiedziałeś. Każda konferencja chce mieć też nowe twarze, chce inwestować w to. Czasami jesteście weryfikowani, więc wasz profil na LinkedInie jest sprawdzany. Na przykład my dzwonimy czasami do potencjalnych osób. Nie wiem, czy ktoś to będzie oglądał z osób, do których ja dzwoniłam. Wykonałam takich telefonów przynajmniej kilkanaście w różnych porach dnia, nocy, wieczorów i ranków. I pamiętam kilka zaskoczeń, jak pytałam, czy możesz mi w 3 zdaniach powiedzieć, co chcesz zaprezentować na testfeście? Żeby w ogóle zrozumieć, czy ta osoba wie, o czym chce mówić. I nie wszyscy podołali. Ja przyznam się szczerze, że ja bym czasami nie podołał,
bo jeśli nie robiłem jakiejś prezentacji w ogóle, to ja mam tylko proposal, jakąś różną ideę i w trzech zdaniach bym coś powiedział, ale to nie znaczy, że wiem, co będę do końca mówił, bo po prostu wtedy ale idea jest, u mnie w ale to głowie. jest okej, okay, ale masz ideę, nie? I masz pomysł i już o tym myślisz i to jest jakby, to jest wspaniałe. Czasami się po prostu, są osoby, które wysyłają tak, taki generator bullshitu trochę na jakiś temat. Czasami tak wychodzi. Mam nadzieję, że nikogo nie obrażam. Bardzo pomyślałem o pewnej osobie, naszym pewnym drogim koledze. Nie tak, będziemy został podawać odrzucony. To imion. Było jedno zdanie. Ale więc myślę, że to wszystko, że się patrzy, czy to, co pasuje, to jest pod temat przewodni, to jaką ma się wizję na konferencję. Bardzo ważną rzeczą, kto przychodzi na daną konferencję? Jaki typ ludzi, skąd? Czy to będą tylko testerzy, czy różne grupy zawodowe? Czy to będą bardziej juniorzy, czy liderzy? Ile się chce na takiej konferencji zarobić? Dużo różnych rzeczy się bierze pod uwagę. I każda konferencja ma swoje. Wracając do tego, jak rozmawialiśmy o parytetach, większość takich rzeczy jest nieuświadomionych, w sensie to nie są jasne kryteria. Mało która konferencja ma bardzo jasne kryteria. Większość zależy od po prostu, na kogo trafi się w radzie programowej i to chciałam powiedzieć, to jest bardzo, bardzo ważne. Zwróćcie uwagę, kto jest w radzie i kto będzie wybierał te prezentacje. Dlatego, że jeżeli, nie wiem, macie w radzie programowej i osoby wybierające to są same harpagany z automatyzacji, performance, security i tak dalej, trochę ciężko się jest dostać z prezentacją o technikach testowania podstawowych. Trochę gorzej, czasami trudniej. Trzeba inaczej napisać zgłoszenie. Więc na to też warto zwrócić uwagę. Tak, to się zgadza. Okej. Okay. Tak jak mówiłaś, to jesteśmy, jak ważny jest dobry proposal, więc już trochę zaczęliśmy o tym gadać. To możemy ten temat dalej ciągnąć z dobrym proposalem. I mam tu moje uwagi, mam całą kartkę rozpisaną, słuchajcie. O, aż nawet nie korci wziąć jakiś mój proposal na test festa i wrzucić na ekran, żebyśmy się pośmiali. Ja właśnie chciałam zaproponować wcześniej, żeby może ktoś wysłał, ale potem stwierdziłam, że może ktoś nie będzie odważny, ale to nie problem, jak coś, to ja mogę komuś pomóc i przeczytać i pokomentować. Od razu powiem, ja się wstydzę mojego bio i wielu zgłoszeń, które wysłałam, autentycznie się wstydzę. Bardzo często robię je na ostatnią chwilę i to jest absolutnie najgorsza rzecz na świecie, więc nie róbcie tego, nie wysyłajcie na ostatnią chwilę, to jest bullshit, to od razu widać po tych zgłoszeniach, więc może zacznijmy od tego. Zgłoszenie musi być przemyślane. Możecie je pisać w ostatniej chwili, ale musicie przemyśleć, co chcecie zrobić i po co chcecie mieć tą prezentację. I ja bym zaczęła od przemyślenia, jak już macie tą ideę, chwyćmy się, Maćku, tej twojej idei, nie? Mamy ideę, przemyślcie, jaką chcecie formę wystąpienia. Różne wydarzenia mają różne formy i różnie te formy wyglądają. W Polsce panel dyskusyjny to będzie rzeczywiście dyskusja, którą będziecie moderować. Za granicą panel dyskusyjny polega na tym, że siedzicie sobie na scenie i ktoś wam zadaje pytania. Albo siedzicie w dwóch, trzech ekspertów na scenie i ktoś wam zadaje. Zupełnie inne formy i zupełnie inaczej to wygląda. Więc warto się zastanowić. To nie jest problem, jeżeli myślicie, że wasza idea może być jednocześnie i panelem dyskusyjnym, i warsztatem, i prelekcją. Ale oczywiście zgłoszenie musi być różne, bo chcecie zrobić różne rzeczy. No się, ja tutaj czasami tak robiłem, nie wiem, czy to w ogóle działa, że zgłaszałem w formie, której ja bym chciał to widać, ale gdzieś zostawiałem komentarz, że też widzę to w wersji warsztat czy panel dyskusyjny. Tak, najfajniej jest, jak można zaznaczyć kilka opcji od razu, ale albo wysłać po prostu. Jeżeli mogę wam coś doradzić, to jeżeli myślicie, że to może być albo i prezentacja, i warsztat, i coś, wyślijcie po prostu trzy zgłoszenia na przykład, wybierając różną formę. To na pewno jest dobra opcja, bo ja pamiętam z paru rozmów, na nie jestem pewien, czy to nie było z tobą, że no jest wkurzający, jak jedna osoba spamuje dużą ilością zgłoszeń. Tak, zdarza się. Ale to wysyłacie najlepsze zgłoszenie, prawda? Dobra, dam przykład. Masz tą ideę. Myślisz, że to będzie świetny warsztat na 2 godziny i to jest zupełnie inne zgłoszenie i zupełnie inny content, który jakby zupełnie inne rzeczy zrobisz, niż jeżeli planujesz zrobić to jako prezentację przez 40 minut. Tak. To będą inne zgłoszenia, jakby inaczej muszą być opisane. I tak chyba zapomnieliśmy o tym powiedzieć. Czasami bierze się pod uwagę, ile zgłoszeń ktoś wysłał. Ja widziałam na którymś wydarzeniu rekordzista 16.
I nie traktuje się tego poważnie, słuchajcie. Powyżej, w ogóle jest taka granica dla różnych konferencji różna, zwykle 3 do 5. To jest takie akceptowalne, bo rzeczywiście mogliście mieć fajne pomysły. Ale powyżej tego jest, jest zwykle, nie wierzy się w jakość. Ja pamiętam, że my chyba mieliśmy rok z Michałem Buczką, że się po prostu ścigaliśmy, kto zgłosił więcej rzeczy na testa. Nie pamiętam, do jakich doszliśmy, ale był taki rok. Aż się cieszę, że Marta nas nie zabiła. Co kolejne było gorsze, trzeba dodać. Niestety. A my to musieliśmy oceniać. My musieliśmy tracić czas. Słuchajcie, ale, no właśnie, ale wiesz co, szanujmy. Się szczerze, że większość tych dalszych zgłoszeń to były te, które mi się bardzo podobały i władowałem w nie czas. Słuchajcie, ale musicie pamiętać, nie? Dlaczego ograniczamy liczbę zgłoszeń? Tam na drugim końcu są ludzie, którzy zwykle w swoim własnym, prywatnym czasie oceniają wasze zgłoszenie i tracą na to czas, realnie. I tu Kamila, super, że zwróciłeś uwagę. Jeżeli macie te systemy, to jeżeli macie w uwagach napisane, że to może być też inna rzecz, to wtedy ktoś musi przeczytać te uwagi, czyli musi cię zainteresować swoim zgłoszeniem na tyle, że ktoś je weźmie pod uwagę. A czasami, nie wiem, mamy 4 sloty na warsztaty. Filtrujemy sobie, ile jest zgłoszonych warsztatów. 7. Ekstra. To patrzymy, które jest 4 najlepszych. Mam nadzieję, że więcej niż 7, ale no dobra, no tak powiedziałam, to już zostanie. 3 odpadają, słuchajcie. Ewentualnie, jeżeli chcemy wypełnić wszystkie 4, jak nie, żadno nie było dobre, to wtedy 0. Już. Właśnie, trudne decyzje. Też wydaje mi się, że czasami jest fajnie, jak konferencja jest albo mała, albo ma mało zgłoszeń, bo znowu, do test festa, bo przyznam się szczerze, wydaje mi się, że macie jeden z lepszych procesów, albo przynajmniej tak z perspektywy speakera zgłasza propozale, bo nie pamiętam, z czym to było, ale pamiętam, że coś zgłosiłem do was i była później propozycja, może zamiast prezentacji zrób z tego panel dyskusyjny. Oj, my często zmieniamy. Ja myślę, że kiedyś ktoś nam się będzie w koszmarach śnił za to, bo my patrzymy na najlepsze zgłoszenia, ale czasami, i właśnie dlatego powiedziałam, że jak myślicie, że coś, co robicie, może mieć inną formę, to warto to od razu zaznaczyć i pokazać. Bo czasami czyta się zgłoszenie, ktoś myśli, że chce zrobić wykład, a z tego wychodzi na przykład przepiękny panel, nie? Że każdy z nas by chciał uczestniczyć w panelu na ten temat, ale nie w warsztacie, ale nie w wykładzie. Wykład, za mało na wykład, idealnie na panel na przykład. I my zmieniamy formę, ale dużo wydarzeń tego nie robi, nie wraca do takich prelegentów. Więc jeżeli nie macie tej informacji zwrotnej, to w ogóle nie wiecie, co jest źle z waszym zgłoszeniem. Więc przeszliśmy przez formę. Następny będzie tytuł. Tytuł jest najważniejszą rzeczą waszego zgłoszenia. I oczywiście wszystko potem możecie zmienić po zgłoszeniu się. Pamiętajcie, i to musicie w głowie jasno rozdzielić. To, co wysyłacie jako zgłoszenie, to nie jest to, co potem na konferencji wszyscy będą widzieć. Zwykle od zgłoszenia do konferencji mija kilka miesięcy i to można sobie edytować. Więc tak samo zmienialiśmy tytuły z różnymi osobami w ramach różnych wydarzeń. Na lepsze, mam nadzieję. Proponowaliśmy zmiany. I tak samo, ale tytuł jest bardzo ważną rzeczą i z takich protipów. On nie może być za długi, dlatego że naprawdę ciężko to umieścić w agendzie, ciężko umieścić w aplikacjach. Jakby jeżeli macie do dyspozycji małe pole i musicie 3 razy, 3 linijki, 4 na wasz tytuł, to jakby nie o to chodzi. Tytuł musi być taką rzeczą, która będzie jasno pokazywać, na co ten ktoś idzie. Czasami mówię o tym, bo czasami tytuły są, za przeproszeniem, totalnie z dupy. Trzeba przeczytać cały opis i nikt nie zapamiętuje, że na to chciałoby się pójść bądź nie. Więc ja nie mówię, że tytuł musi być jasny, wiecie, test automation, coś, tylko jak zgłoszenie błędu, nie. Ja mówię o tym, żeby on jasno identyfikował i zachęcał ludzi, żeby poszli na wasze zgłoszenie, a nas jako osoby z rady programowych bądź osoby, które to sprawdzają wasze zgłoszenie, żebyśmy zapamiętali to zgłoszenie i żebyśmy chcieli na nie popatrzeć. Tak, taki catchy. No. I tutaj ja bym jeszcze dodał, bo po pierwsze, ja mam duży problem z tytułami, ale no jednak dobry tytuł ma znaczenie tutaj. Nie, żebym miał jakieś pretensje do test Warezu, ale na test Warezie 2-3 lata temu była prezentacja na temat SAFe, ten Scalable Azure Framework.
ale nazwa była tak zbudowana, że ja myślałem, że to będzie o testach security w Agile'u. I przyznam się szczerze, i to nie tylko z powodu tytułu, jak czytałem opis, to też mi nic nie mówiło, że to jest to Scalable Agile Framework, tylko mi to nawet pasowało, co czytałem do security. Poszedłem, że myślałem, że będą testy security, a się okazuje, że poszedłem na temat jakiegoś skalowalnego Agile'a i jak się okazało, nie byłem jedyny. Tak, ja też byłam na tej prezentacji i wyszłam. Bo to też nie było to, o czym myślałam. Pamiętam tą prezentację, niestety. Ja nie pamiętam, kto prowadził. Pamiętam jedynie, że się na tym tytule tak przejechałem. I tak powinno zostać. Nie zapamiętujmy kto. Tak, i ja mam jeszcze jeden przykład. To jest Festa. Chociaż w tym wypadku moim zdaniem to było celowe. Nie pamiętam już też osoby, chociaż to była dobra prezentacja w tym wypadku. Była prezentacja na temat robota. I ja myślałem, że chodzi o robot framework, czyli po prostu narzędzie do automatyzacji, a gościu robił prezentację, jak faktycznie używają robota, jakieś mechaniczne ramię do testowania jakiegoś urządzenia. To była bardzo fajna prezentacja, ale przyznam się szczerze, bym na to nie poszedł po tytule znowu, bo mnie robot framework wtedy nie interesował. Znałem podstawy, czułem, że w tym momencie to nie jest to, co nie potrzebuję, ale właśnie, że wiedziałem, że to będzie o faktycznym robocie, to przez to na to poszedłem. Tak, to celowe to było, pamiętam. Wiem, kto robił prezentację. Zresztą to było ciekawe z tą prezentacją, bo ona nie była pierwszy raz na TestFestie, ona już była pokazywana, ale miała inny tytuł i ludzie na nią nie przychodzili. Ale zaraz, a to była druga edycja TestFestu, więc... Tak, ale już było pokazywane. W tym samym roku bodajże, albo rok wcześniej. Ona chyba była na Testing Cupie. Ona była chyba w tym roku na Testing Cupie, bo pamiętam, że też był taki tytuł tam. Tak. Dobra, mamy tytuł. Kolejną rzeczą, którą ja mam w kolejności, to jest biografia. Jak powiedziałam, biografia bio służy do tego, żebyście się przedstawili, kim wy jesteście. Nie możecie zakładać, że osoby, które oceniają wasze zgłoszenia i uczestnicy was znają. Nawet jeżeli jesteście, nie wiem, Piotrem Wicherskim i wszyscy powinni was znać, tak nie jest. Radek Smiglin, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, to powiedział, że właśnie na test w Arezie, na którym byliśmy razem, że ileś osób go zapytało, czym się zajmuje i kim jest, bo nikt go nie rozpoznał, jakby przy stoliku go nie rozpoznano. Myślę, że było mu trochę przykro, ale świadczy to o tym, że jakby nawet jak nam się wydaje, że mogliby nas znać, warto się przedstawić i warto też pokazać, że jesteście nie tylko profesjonalistą w dziedzinie, którą próbujecie przedstawić i zbudować sobie trochę autorytet w swoim bio, ale też pokazać, jakim człowiekiem jesteście. Mieć parę takich rzeczy do rozpoczęcia rozmowy. Ja mam w swoim bio, które zresztą nie jest idealne, jest takie se, ale nigdy nie mam czasu go zrobić lepiej. Mam o tym, że lubię jeść, bo ja lubię jedzenie. I to jest wspaniały taki door opener dla mnie. Z dużą ilością ludzi na konferencjach rozmawiam przy jedzeniu i one wiedzą, że możemy porozmawiać na przykład o jakie są fajne restauracje we Wrocławiu. Jak szukam jakiejś restauracji gdzieś, to wpierw piszę do Marty. Dziękuję. Ale i to ja mam to w swoim bio, że lubię jeść i to jest dla mnie, i to rzeczywiście bardzo często podchodzą do mnie osoby na konferencjach i zaczynamy rozmawiać taki, wiecie, żeby przełamać lody. Ale z punktu widzenia osoby, która sprawdza rzeczywiście zgłoszenia, to jeżeli, nie wiem, wysyłacie zgłoszenie dotyczące test managementu, a wasze bio absolutnie nie ma słowa i nie pokazuje, że wy się w ogóle macie prawo na tym znać, albo w ogóle mieć z tym doświadczenie, albo w ogóle kiedykolwiek dotknąć czegoś takiego, to ciężko jest ufać, że będziecie wiedzieć i dobrze zrobicie prezentację. Tak, bo to też nie jest tak, że ktoś będzie później patrzył na was profil na LinkedInie i tak dalej. Jeśli już ich to zaciekawi, mogą, ale raczej niekoniecznie. A tak jeszcze na temat bio, to ja miałem taką sytuację raz, że dostałem informację, że moje bio nie jest family friendly i muszę je zmienić na potrzeby konferencji. Okej. Okay. I zmieniłeś? Tak, zmieniłem. Zresztą używam dalej wersję po tych zmianach, bo już nawet nie pamiętam, co tam było, że lubię sprawiać cierpienie deweloperom, czy coś takiego było. Takie kompletnie żartobliwe, to na nie miało być na serio, ale jakaś konferencja powiedziała, że oni się budują jako family friendly, więc Nie przyjmą tego. Coś, co się pojawia coraz częściej przy dodawaniu bio, to jest zdjęcie od razu przy zgłoszeniach. I jakby ja na nie nie patrzę, ale rzeczywiście okazuje się, że zapamiętuje się z konferencji, jeżeli ktoś jest wzrokowcem, zapamiętuje z konferencji twarze, nie nazwiska, więc jak ma się fajne, jakby ma się dodane zdjęcie, to można poznać, kim ta osoba jest i czy się ją kiedykolwiek w życiu widziało.
Zwykle to zdjęcie później jest też dodawane, nie wiem, w aplikacjach, przy agendach, na stronie. I chciałam tylko powiedzieć, że fajnie gdzieś wypośrodkować, jakie ma się zdjęcie. Takie, żeby, najlepiej takie, żeby dało się nas poznać, jak już na tej konferencji jesteśmy. I mówię o tym, bo wiecie, nie obrażając rekruterek, one czasami na LinkedInie mają zdjęcie, które nijak mają się do rzeczywistości zastanej w biurze. I zdarza się też, że prelegenci też mają takie zdjęcia, bardzo profesjonalne, biznesowe, tylko ciężko ich potem rozpoznać na żywo. W miarę aktualne byłoby super. No ja muszę zaktualizować moje, bo ja byłem trochę chudszy, jak robiłem zdjęcie. I takie jakby... I nie piję tutaj wcale do Przemka w make-upie, który miał zdjęcie na testfeście, ale takie, żeby dało się nas poznać. Bo czasami naprawdę ludziom jest głupio do nas podejść, bo nie są pewni i nie zawsze widać nasze nazwiska na identyfikatorach, więc zdjęcie wbrew pozorom jest takim, jest taką pomocą dla wzrokowców. To zwłaszcza ma duże znaczenie na konferencjach, jak jesteście za granicą, gdzie ogólnie mówiony język nie jest językiem angielskim. Bo ja parę razy, jak byłem na Ukrainie czy gdzieś tam indziej, to faktycznie dobre zdjęcie i widoczny identyfikator bardzo mi pomagało, żeby ktoś mnie zaprosił do jakiejś dyskusji, gdzie wokół mnie były dyskusje w językach, których ja po prostu nie rozumiałem. Tak. Stąd nalepki, które ukradliśmy jako pomysł z Eurostara, ja uwielbiam. Nalepki w postaci flag języków, którymi jesteście w stanie się posługiwać. A to po to są te flagi? Tak. Właśnie się tutaj dowiedziałem. Tak. Ludzie je przy jakby używają i rzeczywiście to jest też taki początek rozmowy, to jest taka początek rzeczy, która pokazuje, w jakim języku zacząć. Mamy coraz więcej międzynarodowych konferencji, ale też ludzi, którzy nie mówią po polsku w Polsce, na wydarzeniach, którzy jakby są w stanie słuchać waszych prezentacji albo słuchają po angielsku, a na korytarzach są trochę wyalienowani niestety. Tak, to się bywa. Ja pamiętam dwa lata temu chyba Kamila na mój panel na testfeście ściągnęła jednego speakera, bo był wtedy po angielsku, w sumie praktycznie nie było nic z nim co zrobić. I panel miał być po angielsku, to po prostu go ściągnęła do mnie, bo wiedziała, że będzie po angielsku, to go zaopiekowała, że wzięła go pod swoje skrzydła wtedy. Tak, i Kamila, ja zareaguję na twój komentarz. Tak. Tak, oczywiście, dlatego ja powtarzam, mam zgłoszenia, z których się wstydzę i mam bio, które też powinnam popracować. Można się z nimi dostać, ale chyba chcemy być idealni, nie? Jesteśmy testerami, chcemy być wspaniali, idealni i mówimy teraz o idealnych zgłoszeniach. I tutaj ja myślę, tak, i chciałam pójść do opisu. Ale zanim jeszcze przejdziemy, to pamiętajcie jedno, bio jest coś, co jest w miarę reużywalne. Ja moje bio w jakiejś formie, ono jest, powiedzmy, iteruję na nim, ale core jest niezmieniony już od bardzo dawna. I po prostu jak ktoś mnie prosi o bio, to po prostu mam wrzucone na Google Drive i robię copy linka, gdzie mam bio w wersji polskiej, wersji angielskiej, ma jakąś tam sekcję z jakimiś ciekawostkami o mnie, bo niektórzy to chcą i wysyłam im tam linka, tam jest wszystko, że już nawet nie muszę później się specjalnie z tym przejmować, mam jedno miejsce, gdzie są wszystkie te informacje. Ja właśnie myślałam, mam bio od 12 lat. Pierwsze robiłam na LinkedIn, jak pierwsze konto na LinkedInie założyłam, w sensie pierwszy raz się zalogowałam, to wymagało tego bio na samym początku. Dobrze, mamy tytuł, mamy bio, mamy zdjęcie, mamy też psa. I dochodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli w waszym opisie. I mówię o opisie, zgłoszeniu i przypominam nadal, że ono możecie potem edytować i zmieniać. Zdarzają się konferencje, gdzie ktoś grzecznie wam podpowiada, jak zmienić. Ja do tej test, pory... Test. Ja też dziękuję Izabel Evans, która mi pozmieniała na dwóch wydarzeniach moje zgłoszenia, żeby były lepsze po angielsku i lepiej reprezentowały to, co chcę zrobić. I zanim napiszecie takie zgłoszenie, bardzo bym chciała, żebyście wzięli sobie kartkę papieru i rozpisali, dla kogo robicie swoją prezentację, warsztat, panel, po prostu kogo chcecie widzieć na sali. Żebyście rozpisali, po co wy tą prezentację w ogóle robicie, w sensie co ta osoba ma osiągnąć. Tutaj z pomocą przychodzi część wydarzeń, które rzeczywiście osobno pytają o opis plus 3 takeaways, albo 3 zdania, co ktoś, jakie benefity ktoś z tego wyciągnie, albo co użyje następnego dnia. Więc
taką listę sobie musicie zrobić, czyli dla kogo, co ktoś osiągnie przez wasze zgłoszenie i przemyślcie sobie tą waszą ideę, jaką strukturę, co chcecie zrobić. I teraz powtarzam, opis, który wysyłacie, ma się jakby może być daleki od tego, co potem zobaczą uczestnicy konferencji. On jest po to, żebyśmy my dowiedzieli się, co wy chcecie zrobić. I teraz, jak już powiedzieliśmy na początku, że jedno zdanie to może być za mało i zwykle jest za mało, bo jak zobaczycie, to jedno zdanie dla kogo, drugie zdanie, co ktoś osiągnie i trzecie zdanie, jakby co w ogóle wy chcecie pokazać, to już są trzy zdania minimum, nie? Minimum z minimum. Tak naprawdę troszkę więcej. To też nie chodzi o to, żebyście pisali wypracowanie. Ale jest trochę ważne, żebyście po pierwsze pomyśleli i dali przykłady. Nie wiem, bardzo często się zdarza w zgłoszeniach, że ktoś pisze i na przykładach z życia pokażę coś. Ja jako oceniający chciałabym się dowiedzieć, ale jakie przykłady z życia? To co w końcu pokażesz w tej swojej prezentacji? O, jest pięknie to dla podsumowała mnie ważne. Kamila w tym. Elevator pitch, topic, key takeaways, goal. Piękna. Tak, wspaniała lista. Tak. Kamila, czemu nie wysyłasz zgłoszeń na test Festa? Więcej. Co roku. No. Ale teraz Kamila obiecała sobie rok przerwy, więc dlatego może. Czekamy na luty. I mówimy o tym, słuchajcie, ja powiedziałam tą listę, co trzeba przygotować, ale jak piszecie swoje zgłoszenie, to tak jak ważny jest tytuł, tak najważniejsze na świecie jest pierwsze zdanie. I tutaj polecam taki protip. Jeżeli piszecie zgłoszenie na konferencję zagraniczną, od razu piszcie je po angielsku. Jeżeli piszecie zgłoszenie na konferencję po polsku, możecie ją też mieć po angielsku. Mówię o tym, dlatego że inaczej pisze się rzeczy po angielsku, inaczej po polsku. Mamy inne struktury językowe. Poloniści pewnie by mnie teraz zabili. Inaczej przekazujemy informacje, inaczej się ją ubiera w słowa. Od razu widać, jeżeli mamy polskie zgłoszenie tłumaczone na angielski. Po każdym zdaniu widać. Niestety. Nawet jak są idealnie po angielsku. Więc to jest taka pierwsza rzecz. I to, co mnie uczono na Business English, to to, że pierwsze zdanie to jest hook. I nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć na polski, ale pierwsze zdanie ma zainteresować osobę, która czyta. I ma pokazać, i ma zachęcić, żeby czytać dalej. I pamiętajcie, ja teraz wrócę do tego przykładu Eurostara, 700 zgłoszeń, macie na to ograniczony czas. Naprawdę po pierwszych trzech zdaniach można ocenić, czy ktoś w ogóle wie, co chce zrobić, czy nie. Ja powiem tak, nie tylko zgłoszenia. Robiąc IT Morning, są tygodnie, że mi się zdarza przeczytać 20-30 artykułów, zanim dojdę do czegoś, co mi się spodoba. I to nie jest tak, że ja czytam te wszystkie. Ja najczęściej po prostu przeglądam tytuły, a później po prostu zaczynam czytać artykuł i bardzo często, jeśli parę pierwszych zdań mnie nie złapie, to on wylatuje, bo no nie mogę sobie pozwolić na czytanie czegoś, co jakoś nie potrafi mnie wciągnąć. O, tak. Łukasz robi bardzo piękną robotę, dzieląc się blogiem Kamili, gdzie Kamila opisywała kiedyś właśnie jej podejście do Call for Papers. Wspaniałe. I ja już wysłałam lajka, więc dziękuję bardzo. Tak pomyślałam o jeszcze jednej rzeczy, którą warto dodać, o uwagach też. Zwykle jest takie pole, że można dodać swoje notatki i to są różne pola, różne rzeczy. Co warto pododawać? Jeżeli nie jesteście super znani, warto pododawać linki do waszych nagrań z poprzednich wydarzeń. Wtedy to wy kontrolujecie, na co taka rada programowa, osoby wybierające spojrzą. Że nie na pierwszy link z YouTube'a, ale na coś, co wy chcecie, żebyśmy zobaczyli. Spotkałam się z tym raz, że potencjalny prelegent zrobił specjalne nagranie tylko dla nas, taki wiecie, 2-3 minutowe, o ile dobrze pamiętam, na którym się przedstawił i powiedział, o czym będzie prezentacja, którą planuje zrobić. Żebyśmy widzieli, że mówi po angielsku i jaki ma styl prezentowania. O, wspaniałe to było. Fajne. Na chwilę trochę odejdę od tematu. Grzesiu, mógłbyś napisać coś więcej na temat tego klubu prelegenta, bo to jest pierwszy raz, jak o tym słyszę, a zaciekawiłeś mnie. Słyszałaś o tym kiedyś, Marta? Czy to nie jest... wydaje mi się, że mamy we Wrocławiu, ma się 10 minut na prezentację. A to chyba mieliście to z Toastmasters. Właśnie wydawało mi się, że Toastmaster jest częścią klubu prelegenta. Nie wiem. Nie będę się wypowiadał, nie znam, od pierwsze słyszę.
My mamy lekkiego, przynajmniej 5-sekundowego laga, więc Grzegorz, jak napiszesz, to my zareagujemy. Tak, ale są też konferencje, które oczekują, że im się wyśle. Ja nie pamiętam, na co to zgłaszałem i zostałem poproszony o udostępnienie na YouTubie, gdziekolwiek, w taki sposób, że można było wyszerować linka do krótkiego mojego nagrania, jak coś mówię, żebym powiedział chociażby parę słów na temat tego tematu, właśnie po to, że to jest sposób sprawdzenia, czy twój język jest na poziomie, żeby to prezentować, bo przyznajmy się szczerze, język ma też znaczenie. Żeby było śmieszniej, Polacy są najczęściej bardziej wybredni niż obcokrajowcy. Tak. Ja zawsze, jeżeli ktoś dodaje nagrania, to zawsze z nich korzystam. Spotkało mnie wiele zaskoczeń, jak na przykład prezentacje z dudniącymi bębnami, dodające energii prelegentom. Pamiętam do tej pory właśnie 3 minutówki o prezentacji. Czasami też niektóre osoby dodają na przykład już draft prezentacji, jeżeli mają taki. One nie są piękne, wymagają dużo pracy, ale przynajmniej pokazują, jaką strukturę myśli ktoś ma w swoim pomyśle. Jeżeli macie coś takiego przy zgłoszeniu, to wiecie, to jest zawsze coś, co warto dodać, z czego pamiętajcie, zgłoszenie nie ma być elaboratem i artykułem naukowym. Tak myślę, że to tak mniej więcej zwykle czasami bywa. Więcej niż 3 zdania byłoby idealnie, mniej niż książka. W sensie, ja tak się zastanawiam, czy spróbuję kiedyś załączyć mapę myśli z moim pomysłem na prezentację do zgłoszenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja myślę, że będzie dobrze. Ja będę patrzeć na takie rzeczy. Taka nowa inicjatywa pomagająca nowym prelegentom łatwiej zacząć przygotować się do prezentacji. Fajnie o tym wiedzieć. Będzie trzeba się temu przyjrzeć. Kiedyś była też na testerzy.pl była taka inicjatywa, Tak, ty byłaś nad że mentorką w tym. tak, ja byłam mentorem Asi Jezierskiej, z którą zresztą potem, że ona mi pokazała swoje zgłoszenia, trochę na tym popracowałyśmy i muszę przyznać, że potem Asia się dostała na TestFesta prowadzić swoją prezentację o Berugrylsie. Ja nie oceniam jej zgłoszenia. To jest jedna z takich też zasad, które staram się robić, że nie oceniamy swoich znajomych. Zapomniałam o tym dodać w ogóle. Dużo konferencji ma możliwość, że nie oceniamy ludzi, których znamy. Możemy sobie tak zaznaczyć. No teraz na Hustaw na przykład mogłam pokazać, że kogo znam i nie oceniać tych zgłoszeń. Ale wy znacie praktycznie połowę speakerów w Polsce, Nie, więc. tam. Nie, wtedy oceniam tylko nowych i jest wspaniale. Ale dosłownie, a przecież na przykład taki Michał Buczko, to by chyba wszyscy go tam dobrze znacie. O, właśnie pamiętam, Kamila też brała udział w tym programie i pisze, że Michał Stryjak był. Właśnie, Kamila, Wiecie, co mamy problem? Jest. Slowdown. Nie wiem, co się stało. Coś dziwnego się dzieje. Halo, halo. Halo, halo? Marta chyba cię przycięło. Właśnie na Martę zamarzła. A więc mamy przygody z technologią. O! Właśnie mieliśmy Martę na przyspieszeniu przez chwilę. Teraz mamy Martę na pikselach. Tak, Maćka też. Czy się wiesz, ty mnie widzisz na pikselach, oni mnie widzą dobrze. Nie wiem, co się stało. Czyżby internet, czy coś? Tak, właśnie, jak coś, to ja sobie przyłączę na magiczne LTE, jak mi dacie. Wróć do nas, Marto. Zaśpiewałbym, ale później byśmy mieli copyrighta na tym, na Facebooku. Więc. Teraz jest ok. No. Słyszysz mnie? Tak, słyszę cię. A
Ale więc widzę, Marta jesteś o wiele bardziej przygotowana niż ja, bo jakby mi internet padł, to ja nie mam w zapasie LTE. Ja mam wspaniałe biuro Nokii, które widzę 7 minut na piechotę od domu, więc w razie czego, słuchajcie, u nich BTS zawsze działa. To jest niesamowite. Polecam. Mieszkanie blisko firm, które zajmują się testowaniem BTS-ów. O, to jest w sumie pomysł. Dobra. Okej. Łukasz potwierdza, że przez chwilę byłaś Flashem. Wspaniale. Taka super moc nowa. No. Byłaś szybsza od Oli Korneckiej. Przez parę sekund. Nie, to się nie zdarzy. To się nie, nawet na nartach Ola jest 4 razy szybsza niż ja. No. Więc to nie ma szans. Przyznam się szczerze, nie tak pamiętam, myślę, gdzie byliśmy. O zgłoszeniu. Pamiętasz, o czym mówiliśmy, bo zgubiłem trochę wątek. Tak, o zgłoszeniach i o tym, że Kamila była też w tym programie na testerzy.pl. Program tak. Był fajny. Słuchajcie, teraz jest ten program mentoringowy na testowanie oprogramowania na Facebooku, więc może, jeżeli ktoś ma ochotę wysłać zgłoszenie, może też znaleźć tam mentora. Trochę osób, które są tutaj speakerami, udzielają się teraz w komentarzach, kto są tam mentorami, jest. Więc ja podejrzewam, że jakby się do mnie się z takim tematem to zgłosili, to bym chętnie pomógł, choć nie uważam się za dobrego eksperta tutaj, ale no to co wiem, to mogę się podzielić. Ja miałam tak na koniec powiedzieć, że jak ktoś ma ochotę, a nie będzie tych zgłoszeń nie wiadomo ile, to ja mogę też przejrzeć i podzielić się informacją zwrotną, którą można sobie wsadzić bardzo głęboko, bądź skorzystać. Tak. Marta w ogóle zaoferowała się oryginalnie, że jak był konkurs, to że chętnie by też w ramach nagrody przygotowała ten, zaoferowała swoją pomoc jako właśnie taką osobę, co pomogła przy zgłoszeniach, ale przyznam się szczerze, miałem problem jak to zawrzeć w regulaminie, więc dlatego w końcu z tego nie skorzystaliśmy. Bo okazało się, że mamy tego live'a dzięki temu. Tak, taka prawda. Okej, czy mamy jeszcze coś na temat propozala do powiedzenia? Nie, ja mam na swojej liście tylko różnice między konferencjami online a normalnymi. Ja mam jeszcze w takim wypadku jedną rzecz, bo jesteśmy przy tym temacie, a mianowicie reużywalność propozali. Tak, reużywać, absolutnie reużywać cały czas, tak samo jak swoje prelekcje. One są coraz lepsze. Tylko reużywać oznacza po pierwsze, i to starałam się powiedzieć na początku, to, że się nie dostaliście, jeszcze o niczym nie świadczy. Nie ma się co obrażać, nie ma się co załamywać. Mogło po prostu nie trafić w moment. Wiecie, to jest trochę tak jak z pracą. Trzeba po prostu mieć trochę szczęścia. Prócz tego, że jesteście fajnymi ekspertami w testowaniu, tak? I tak samo jest ze zgłoszeniami. Jeżeli wysyłacie swoje zgłoszenie, patrzycie na radę, na temat przewodni, widzicie, że w sumie powinniście się dostać. Dostajecie informację zwrotną, na podstawie informacji zwrotnej zmieniacie trochę swoje zgłoszenie. Oczywiste, prawda? Jeżeli informacji zwrotnej nie dostaliście, proście o nią, jeżeli nie da się jej dostać. Myślę, że jest sporo osób, którym możecie swoje zgłoszenie pokazać i dadzą wam, pomogą wam i dadzą wam tą informację zwrotną. Wiem, o czym nie powiedzieliśmy. O jednej rzeczy, bardzo ważnej. O review swojego zgłoszenia przez osobę drugą. Obcą najlepiej. Jeżeli robicie swoje zgłoszenie w języku angielskim, native'ami raczej nie jesteśmy, nikt z nas, warto mieć osobę, która biegle używa języka angielskiego, zna się dobrze na gramatyce i wam to poprawi. W przypadku mnie i Macieja, osobę, która poprawnie potrafi pisać po polsku, sprawdzi wasze zgłoszenie. Tak, oboje jesteśmy i Bio także. Tak. Ja się nie przyznaję, ale w żadnym języku nie umiem pisać poprawnie. I bardzo często, stąd to nie róbcie na ostatnią chwilę. Więc warto, naprawdę bardzo warto. I teraz wracając, tak Maćku. Tylko tutaj chciałbym zaznaczyć jedno, bo też jest, nie zawracajcie też za bardzo ludziom głowy. Wiadomo, warto się zapytać, poprosić o pomoc i warto im dać też czas, żeby mieli ten czas, żeby pomóc, a nie, że tak wyślecie do nich, hej, potrzebuję to zaraz, bo zaraz będę to wysyłał. No i wiadomo, zrewanżujcie się. Ja przyznam się szczerze, mam trochę z tym problemy, bo mam parę osób, do których mogę uderzać, ale no jak przychodzi sezon konferencyjny, przygotowuje się właśnie tych 5 różnych papierów, to później jest tak, że czy ja powinienem jeszcze im zawracać głowę tym wszystkim? Ja wiem, że Kamila z reguły mi pomoże, ale to też no, nie ma co przesadzać.
Ja się śmieję, bo mój Mateusz mnie szczerze nienawidzi, bo ja do niego przychodzę tak mniej więcej godzinę przed tym, jak powinnam coś wysyłać. I wtedy on mówi, że ale czemu się nie przygotowałaś? I Syndrom potem mi studenta pisz, całe życie. Tak, zdanie po zdaniu, ale co miałaś na myśli? I potem mówi, że przecież znasz te czasy, czemu nie możesz tego napisać poprawnie? Więc ja się śmieję tutaj tylko. Wiem, że Dawid Pacia, który nas na szczęście nie słucha, ale zdradzę, on żonę wykorzystuje i ona mu wszystko sprawdza i ma ten sam problem, co mój Mateusz, że w ostatniej chwili dostaje na twarz po prostu takie, wiecie, zgłoszenia do wysłania, które oczywiście trzeba wysłać już, bo to jest dzisiaj deadline. Ja, jeśli Więc chodzi o róbcie to z wyprzedzeniem. Ja jeśli chodzi o język angielski, to przyznam się szczerze, z reguły polegam po prostu na gramalni. Tak samo jak to mi wystarcza do pisania bloga, tak uważam, że wystarcza mi to do zgłoszeń, bo też nie chcę prezentować sobą poziomu, jakiego nie jestem w stanie faktycznie zaoferować. Ale to jest moje podejście i wiem, że trochę zgłoszeń przez to przepadło. Więc to nie ukrywam, to była moja w pewnym sensie świadoma decyzja. Tak, są konferencje, które rzeczywiście mówię, że są osoby, którym to jakby, które są w stanie to sprawdzić. I tu wrócę, że rzeczywiście Izabel mi zrobiła parę takich rzeczy, że to że dokładnie, że brzmiało ładniej po angielsku i że to było dokładnie to, co chciałam powiedzieć. Mimo, że moje zgłoszenie było już poprawne, to ono nadal nie było, wiecie, brakowało nie było tego sexy. Dotknięcia native'a, no, tego trochę brakowało. I fajnie, i stąd jak wrócimy do tego, co powiedzieliśmy na początku, pomoc firmy, to jest na przykład taka pomoc, którą ja czasami używam, że rzeczywiście mam teraz w moim zespole dziewczynę, która jest technical communicator i ona mi sprawdza rzeczy, które piszę po angielsku, żeby one wyglądały, były poprawne i wyglądały dobrze. I do takich rzeczy też warto mieć znajomości. Okej. To wydaje mi się, że teraz możemy już przejść do tematu, o którym już nawiązywałaś, czyli różnica między wydarzeniami online a wydarzeniami tradycyjnymi, offline? Tak, takimi, Jezu, wspaniale spotkać się, czekam na ten moment. Myślałam o tym, że warto też nawiązać do tego, bo to jest taki trochę na czasie. Więc jak już rozmawialiśmy o tym bio, uważam, że warto pokazać, że macie doświadczenie, jeżeli chcecie prowadzić prezentację online, że macie doświadczenie w tego typu wydarzeniach albo w prezentacji takich rzeczy. Tak, wydawać by się mogło, że teraz w świecie, w którym wszyscy pracujemy zdalnie, to będzie takie oczywiste, ale nie do końca tak jest, więc warto sobie dopisać, że jeżeli, nie wiem, prowadzicie prezentację z klientem, bądź prowadziliście nawet coś wewnętrznego w firmie, żeby pokazać, że macie też to doświadczenie, że nie przerośnie was mówienie do pustego ekranu w razie czego. To, co chciałam powiedzieć, że teraz dużo konferencji online, jeżeli się w ogóle odbywają online, proszą o nagranie prezentacji wcześniej. Teraz wyobraźcie sobie, że będziecie robić 40-minutową prezentację do pustego ekranu. W sensie do swojej prezentacji, pilnując czasu, zero interakcji. Przyznam się szczerze, jeśli już chodzi o nagranie, ja już wolę robić nagranie niż robić prezentację na żywo, kiedy nikt nie ma włączonej kamery. Bo miałem rzeczy, ja na przykład prowadzę dużo warsztatów u nas w firmie. Nic mnie tak nie stresuje, jak mówienie w tą próżnię, że po prostu wiem, że tam ktoś jest i mnie słyszy, ale nie widzę nic. To jest dla mnie tak stresujące. Ja myślę, stresujące. Że siedzą na kiblu. Ja zawsze wtedy myślę, że siedzą na kiblu. Słuchajcie, to jest straszne. No. Dlatego włączam kamerę. Mój cały zespół włącza kamery. My rzeczywiście i mamy teraz też zasadę. Prowadzę szkolenie Alice Agile teraz 3 razy w tygodniu i wszyscy muszą włączać, tylko jak mają słaby internet. I tak, Kamila, ja też. No, jakby ja nie mogę sobie, wiecie, bo jedno to jest gotowanie obiadu, ale jak to jest rano albo wieczorem, to myślę, że ktoś siedzi na toalecie i na dwójeczce sobie mnie słucha. To się, okay, tutaj nie chcę, żeby tego zabrzmiało, ale ja zauważyłem jedną rzecz. Mężczyźni są chętniejsi do włączenia kamer niż kobiety. Ej, no seksizm, nie zgodzę się. Tak samo. Nie, no przyznam się szczerze, że na wszystkich szkoleniach, jak już udało mi się wymusić włączenie kamer, to zawsze dziewczyny zdarzy jakiś powód, żeby nie włączyć. Jasne, bo make-upu nie miały, bo siedzimy w piżamach teraz cały czas. Ja ubrałam koszulkę, nie, a spodnie mam wyjątkowo, więc jakby jest okej. Okay. Spodnie mogę mam stawać. Wyjątkowo. Tak, więc A chciałam właśnie, że jakby popatrzcie też na to, że robienie rzeczy online zmieniło dużo, też zmienia dużo dla was jako prelegentów i chcę, żebyście byli tego świadomi. Moim zdaniem, i to jest moja osobiście, moja opinia tylko i wyłącznie, prowadzenie rzeczy online wymaga dużo więcej przygotowania niż prowadzenie
prezentacji takich w sali, bo nie macie interakcji takiej, jak można mieć. I nawet przykład tego live'a jest wspaniały. Słuchajcie, my widzimy wasze komentarze, ale jesteśmy 5 do 10 sekund przed wami. I ciężko na nie zareagować. W sensie, no dokładnie, to jest coś, do czego się dostosować i no streamerzy przez lata doświadczenia już potrafią, ale my jeszcze się tego uczymy. Ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, to ten live też jest tego przykładem. Sprzęt. Jeśli jesteście na konferencji, przednie jest waszym problemem. To jest problem Marty, w cudzysłowie. I po prostu organizatorzy konferencji są osobami, które zajmą się tym, żeby wszystko było gotowe. Wiadomo, wasz komputer musi działać z ich sprzętami. Warto mieć zabezpieczone jakieś prezentacje, jakieś 48 kopii w różnych miejscach, na wypadek, jakby wasz komputer coś przestał działać. Marta się śmieje, bo wie, że dużo osób tego nie robi. I właśnie to jest warto. Ale jak robicie online, to wszystko jest na waszej głowie. Ja pamiętam, już nie pamiętam, wydaje mi się, że to Gioco Antonio z tego swojego Automation Guilda robił jakieś podsumowanie, że były sytuacje, że nie chciał puścić nagrania, bo po prostu było takiej kiepskiej jakości, bo ktoś nagrywał jakimś tym zwykłym headsetem i tego się po prostu nie dało słuchać. Chciałam zauważyć dla fanów Macieja, którzy obserwują jego IT poranki z herbatką, że zobaczcie, jak Macieja sprzęt się zmienia w trakcie. Ja już nie mówię o nowym laptopie, którego ma od niedawna. Zobaczcie, nie mam nowego laptopa, to jest stacjonarka. O, jeszcze lepiej, żeby montować lepiej wideo. Zobaczcie na zmianę mikrofonu, na to, jak robiłeś pytania o tło, nie będę oceniać syfu z tyłu. I wiesz, jakby... Samo to, jaką inwestycję robisz, żeby chociaż coś takiego brzmiało dobrze. Ja wiem o tylko jednym wydarzeniu online, jednej konferencji, która wysłała do wszystkich prelegentów kamerki i mikrofony. Ale tylko jedno wydarzenie się na to zdecydowało. Ja wiem też o jednym, ale oni robili to synchronicznie, że mieli jeden mikrofon i kamerki i po prostu wysyłali go wszystkim po kolei. To nie, to ja tu słyszałam, że poszło jakieś duże zamówienie i ten sama z ciekawością czekam, co zrobi Eurostar, bo dużo będzie nagrywanych. Wiem, że Testing United będzie prosiło o nagrania i to jest trochę przerzucenie takiej odpowiedzialności za sprzęt, za łącze, za nagrania na was i też za samo przesłanie tego. Chcielibyście wpłynąć trochę na jakość, więc takie, wiecie, pewne małe rzeczy powycinać w razie czego. To się wiecie, w maju miałem prezentację na meetupie, teraz nie pamiętam jak się nazywa, trójka, że Wrotka, Ptak i ktoś tam jeszcze, nie pamiętam, przepraszam, Kraka, razem robili wspólny meetup online, nie pamiętam teraz nazwy, przepraszam, naprawdę zapomniałem. I ja wtedy miałem być na wsi, więc było wszystko dogadane. I z mojej własnej paranoi ja miałem przygotowane 5 nagrań 10-minutowych, żeby w wypadku jakby mnie gdzieś rozłączyło, żeby mieli po prostu jakieś takie gotowe kawałki, żeby puścić i żeby to po prostu mogło lecieć w momencie, kiedy ja będę walczył ze sprzętem. Tak. I tu jest różnica. To, czego najbardziej brakuje, to interakcje. To, co najbardziej może nawalić, to sprzęt i tu się zgadzam z Maćkiem, jak nawali na konferencji, zawsze można krzyczeć, zawsze można poprosić, żeby ludzie przyszli bliżej. Można pokazywać na laptopie swoją prezentację, rysować na kartkach. To jest w ogóle na chyba osobną w ogóle, jak się przygotować do prowadzenia swojej prezentacji. To się mamy taki punkt, co się nazywa dostałam się i co dalej. To chyba właśnie jesteśmy już w tym punkcie de facto. Tak. I myślę, tak sobie myślałam, czy to nie jest na kolejną godzinę, wbrew pozorom, trochę. Mamy jeszcze chwilę, więc możemy to trochę pociągnąć. I ja bym też już sugerował, że jeśli macie jakieś pytania, kwestia... O, dziękuję Karolina, kwarantanna, dziękuję ci bardzo, przepraszam, kompletnie wyleciało mi z głowy. Jeśli macie jakieś pytania, rzeczy do Marty czy do mnie, to chciałbym, żebyście zaczęli też pisać w czacie, bo po prostu skończymy ten temat i będziemy odpowiadać na wasze pytania. Będziemy w trakcie. Dobrze, dostaliście się. Jezu, życzę wam wszystkim, żebyście się dostali jako prelegenci na konferencję ze super zgłoszeniem, które ja sobie potem pooglądam. Najlepiej na żywo. Chciałabym bardzo. I
Chciałam też wrócić do tego, że absolutnie się nie bójcie, jeżeli nie macie doświadczenia. Zdecydowana większość konferencji, możecie też wybrać takie konferencje, które wam pomogą, z którymi będziecie mogli poćwiczyć, którym będziecie mieli zwykle ktoś jest na sali, kto wam zada pytanie, które sobie możecie wcześniej przygotować. Naprawdę da się dużo rzeczy załatwić. Ja sobie strasznie cenię to, jak inni prelegenci pomagają prelegentom na testfeście i nawiązują do siebie i są na salach i zadają pytania od pierwszej edycji, za co bardzo dziękuję. I Maciej chyba tutaj przyznasz, że rzeczywiście tak jest, że jak już się dostaniesz jako prelegent ten pierwszy raz, to masz takie... Jest z górki. Jest o wiele łatwiej. Ja zaczynałem trochę inaczej. Ja zaczynałem od... Nie, wróć, przepraszam. Ja poszedłem na meetupy, bo chciałem się przygotować na testfest, więc kłamałbym. No widzisz, meetupy, ale super, bo meetupy są tym samym. Ja bym powiedziała, że meetupy są trudne. Słuchajcie, najtrudniejsze w robieniu prezentacji dla mnie jest robienie prezentacji dla ludzi, które znam. Mam taki sam, jakby mam dużo mniejszy problem zrobienie tego na scenie, z czego ja wiem dokładnie jak sobie, i to jest fajne, żebyście poćwiczyli te prezentacje, żeby wiedzieć jak reagujecie na stres. Ja nie pamiętam swoich slajdów. Absolutnie nie wiem, co jest na kolejnym slajdzie, ani co chciałam powiedzieć, więc dla mnie przygotowywanie się jest z dupy, bo i tak nie będę pamiętać. Więc muszę mieć tak zrobioną prezentację, siebie znam i wiem o tym, żeby mi to, co pokażę na slajdzie, przypomniało, co chciałam powiedzieć. Tak, takie lata wprawy. Ja mam tendencję do przyspieszania. Ja mam bardzo dużą tendencję do przyspieszania, której jeszcze nie opanowałem, że ja z reguły rozwiązuję to przez to, że mam więcej materiału niż przewiduję, że mi zajmie czasu. Zdarza mi się zrobić prezentację w czasie, ale są na przykład tak jak niesławny test Wares 2017, gdzie w 15 minut skończyłem prezentację, którą miałem przygotowaną na godzinę. Chociaż i tak nie jestem rekordzistą, bo jesteś. Na test dive ostatnio była bardzo szybka prezentacja. Zdarzają się bardzo szybkie prezentacje. Więc jeżeli się już dostaniecie, to co na waszym miejscu bym zrobiła, to po pierwsze wracacie do swojego zgłoszenia i bio i przerabiacie je do wersji co chcecie pokazać uczestnikom. Jak chcecie zaprezentować, zachęcić ich, żeby do was przyszli i żeby się nie zawiedli. Bo też pewnie wiele razy się zawiedliście na różnych prezentacjach, zgłoszeniach. To, czego się nie obawiajcie, to w Polsce bardzo mało kto zmienia salę, nawet jak wasza prezentacja im się nie podoba. Nie jestem pewien, czy się z tobą zgodzę, bo po ale paru to nie ostatnich jest aż konferencjach takie masowe. Wydaje mi się, że to już się zmieniło, że już nie jestem pewien, czy się z tobą zgodzę. Zmienia się powoli, ale nie ma tak, żeby wyszło 90% sali. Okej, okay, tego jeszcze nie widziałem. Tak. To, co musicie mieć założenie, słuchajcie, jak dla tych, którzy są od początku, zrobienie prezentacji dla jednej osoby, która będzie coś z tego wyniesie i będzie szczęśliwa, że przyszła na waszą prezentację, warsztat, cokolwiek, przynosi ogromną wartość, lepszą niż 100 śpiących osób pykających w kuleczki na telefonie. Wiecie, tak po wersji. Więc przynajmniej dla jednej osoby i dlatego się staracie. Więc wracacie sobie do tego swojego zgłoszenia. Wycinacie wszystko, co były szczegóły, żeby po przeczytaniu opisu waszej prelekcji nie było wiadomo już wszystko, bo to też trochę słabo. I robicie to zachęcające dla ludzi, nie większe niż 7 do 10 zdań max jako opis. Więc to by było takie optymalne. I najważniejsze, miejcie ten opis. Serio, tak. Nic mnie tak nie wkurza, jak wchodzę na prezentację, widzę tytuł, chcę przeczytać, o czym ona jest, bo jest jakiś intrygujący tytuł i nie ma opisu. A są takie tak. Przypadki. Zdarzają się. Pamiętajcie, że nie jesteście z tym sami. Dostajecie się na prezentację i zawsze, ale to zawsze będzie ktoś jakby na konferencję, albo meetup, albo jakiekolwiek inne wydarzenie, zawsze będzie ktoś, kto wam pomoże. I albo to będzie ktoś z organizatorów, czasami są też to wolontariusze, czasami to będą właśnie koledzy z pracy. Zawsze będzie ktoś, kto wam przeczyta, naprawdę powie, co po tym rozumie. Najlepiej osoba, która tego nie widziała nigdy w życiu wcześniej. Więc warto sobie wrócić do takich materiałów. I na tej podstawie wracacie do tego swoich punktów, dla kogo, co ta osoba ma osiągnąć, jaki w ogóle macie pomysł, jakie przykłady i tak dalej. I zaczynacie sobie budować prezentację. I warto mieć ją jak najszybciej, bo zmienicie ją jeszcze miliard razy. Tak, tak, tak. Ja też robię trochę inną rzecz, bo Marta mówi o tym, że jej się ciężko mówi na meetupach.
ja mam trochę inne spojrzenie na meetupy, takie bardziej utilitarne, gdzie ja bardzo często idę z jakimś pomysłem na meetupy. Kiedyś chodziłem na meetupy, teraz wykorzystuję po prostu community u mnie w firmie, że po prostu robiłem taki, nazwijmy to, pseudo dry run. Jest bardzo ograniczona widownia, lokalna widownia, która w pewnym sensie też ci więcej wybaczy niż jakaś kompletnie ci obce osoby. I wykorzystywałem to, żeby w ogóle zobaczyć mój temat, a poza tym, żeby skorzystać z tego z jakimś ścisły deadline, bo ja też jestem jak Marta, że ja mam syndrom studenta, robię na ostatni moment, że jak wiem, że tutaj za tydzień, dwa mam zrobić prezentację na meetupie, to siądę i ją zrobię i parę razy ją jeszcze przerobię, bo ja po prostu, ja jak już mam prezentację, to tak przynajmniej raz w tygodniu, jak nie dwa razy w tygodniu ją sobie mówię i po prostu praktycznie co mówienie, coś się w niej zmieni. I tak samo, jak wrócimy do tego, czy wysyłać swoje zgłoszenia ponownie i czy prezentować tą samą prezentację. Absolutnie tak, za każdym razem będzie lepsza i będzie zupełnie inna. Jak myślę o moich przeszłych prezentacjach, teraz zrobiłabym je zupełnie inaczej. I też tutaj warto zaznaczyć, nie zaznaczajcie, zwłaszcza jeśli wysyłacie w tym samym kraju, że już gdzieś była mówiona. Ja na przykład staram się ogólnie ograniczyć, żeby jeśli chodzi... Na głos mówisz? Mówię na głos. A, czy sobie w głowie mówisz, czy na głos mówisz? Mówię na głos. Kiedyś nie nagrywałem, bo nie znosiłem swojego głosu, ale przez to, że edytuję teraz tyle tego IT Morning, wydaje mi się, że już się do tego przyzwyczaiłem, więc pewno będę już to robił. A dlaczego mówię na głos? To jest coś, o czym Art Kemar? Przepraszam, nie wiem, jak mówię go nazwiska. On pomaga w organizacji Roman Testing Days, był na Testing Cupie dwa lata temu, taki w okularach, nie pamiętam, przepraszam, nazwiska. Miał też prezentację na temat wizualizacji, że żeby wizualizacja była skuteczna, trzeba ją robić w tym tempie, w którym się faktycznie czynność wykonuje. I jakbym mówił to w głowie, to by po prostu było dla mnie za szybko, że jednak mówienie tego na głos mi pomaga. Mieszkam sam, mam psa jako słuchacza i tyle. Tak, Kamila, zgłoszenie na konferencję i abstrakt to są zupełnie dwie różne rzeczy. Znaczy, dużo konferencji uczestników myśli, że to jest to samo. Ja, zdarza się. Ja. Ale można, ale jakby wpływacie na treść tego, co wysyłacie i wpływacie jakby, teraz próbuję sobie jakby to powiedzieć, reklamujecie sobą. I to jest wasza wartość i wasza rzecz, to co wysyłacie i to co się pokazuje. Więc jeżeli znajdujecie literówki, słuchajcie, nie ma nic gorszego jak ja znajduję literówki i brakujące przecinki, bo jak mówiłam już, nie umiem pisać poprawnie po polsku, ani w żadnym innym języku. Więc jeżeli macie tak dużo błędów, to warto by było, żebyście zwrócili na to uwagę i można je zmienić do ostatniej chwili. Nie wiem, zdarza się nawet tego samego dnia zmieniać. Tak. Ja to nie będę kłamał. Miałem prezentację na Selenium Campie w Kijowie. To zostałem opierdzielony przez organizatora, że mówię w prezentacji o jednym z twórców Selenium, który będzie na tej konferencji. Ja praktycznie w każdym miejscu miałem inną literówkę w jego imieniu. Fajnie, że zwrócił uwagę. Przysiałem, nie, bardzo fajna konferencja, polecam, bardzo pomagają prelegentom, jest trochę ciężko się dostać, ale naprawdę dużo mi pomogło i fakt, że można tam spotkać naprawdę duże szychy, jeśli chodzi o automatyzację, to też jest duża zaleta. Niedługo się zaczyna Call for Papers, myślą, żeby ją zrobić jednak. O, myślałem, że chcieli zrobić rok przerwy sobie. Tak, ale to już będą zaczynać na kolejną. Z tego, co czyli na 2020, a nie 2011? 2021. Widziałem 2011. Chciałem powiedzieć 2021 i 2022. Tak. Tak, więc jest dużo wydarzeń. Ja bardzo polecam i to, co mówiłam, że fajnymi konferencjami, żeby sobie poćwiczyć. Właśnie, tego nie poruszyliśmy. Przepraszam, zapomniałam. Konferencje zagraniczne. Tak możecie mieć szczęście, dostać się bez żadnego dorobku konferencyjnego na wydarzenia zagraniczne rozpoznawalne. Zdarza się, możecie mieć szczęście. Zwykle trzeba na to zapracować.
Ja Wam mogę powiedzieć moją historię Eurostarową, jak mi się udało występować na Eurostarze. Więc dostałam dawno temu bilet na Eurostar, i na który zresztą próbowałam się dostać jako prelegent i się nie dostałam. I przez to, że rozmawiałam jakby na jednym warsztacie, wszyscy, co mnie znają, to wiedzą, że jak o czymś myślę, to od razu wychodzi. Więc tak sobie dyskutowałam bardzo. Podszedł do mnie jeden człowiek, Declan, i mówi do mnie: a czemu masz dużo do powiedzenia, czemu nie występujesz na Eurostarze? Mówię, że no próbowałam, ale mnie nie chcieli. On się na to zrobił czerwony, bo był w tym czasie w Radzie Programowej Eurostara, więc jego decyzją między innymi ja się nie dostałam. I zaproponował mi pomoc przy review kolejnych zgłoszeń. I rzeczywiście, mimo że ja go o to nie poprosiłam, tuż po konferencji dostałam moje zgłoszenie z wytkniętymi, co mogłabym zrobić lepiej, żeby się dostało na konferencję w przyszłości. Ale zostało mi też podpowiedziane wtedy i później też, kogo powinnam poznać i z kim powinnam porozmawiać, żeby te osoby zrozumiały, że potrafię mówić po angielsku i że mam coś do powiedzenia. Tak. I tak, musiałam przejść swoją ścieżkę i uważam, że świetną rzeczą do poćwiczenia, i to polecam każdemu, jest to, że mamy naszych sąsiadów, na przykład Ukrainę, albo Czechy, albo Słowację, które nie są aż tak dużym rynkiem IT jak Polska, ale za to mają wydarzenia. Im bardziej na wschód, tym więcej pokrywają, więc możecie mieć też samolot, hotel i tak dalej przy normalnych wydarzeniach. Teraz tylko online jest tylko łatwiej. Wydaje mi się, że tutaj chciałbym jedną rzecz zaznaczyć, że nie pójdziemy. Tak. Wydarzenia na zachodzie Europy potrafią nie patrzeć zbyt przychylnie na wydarzenia ze wschodu, do tego stopnia, że mi się zdarzyło raz usłyszeć, że no, nie mówiłem na zachodzie, więc mnie nie chcą, bo nie wiedzą, jak mówię po angielsku i to się dla nich nie liczy. Mimo że miałem u siebie parę meetupów, bo mieszkałem w Dublinie, miałem parę ministrów testing i w UK, i w Irlandii zaliczone. Więc tak. Z tym trochę bym uważał akurat. Tak, i znaczy ja pomyślałam o tym dwóch rzeczach, że warto sobie zacząć od wydarzeń w Polsce bądź bliskiej zagranicy, bo to będzie jeszcze w miarę tanie w razie W, albo i całkiem za darmo dla Was. Teraz rzeczywistość online to w ogóle super, bo możecie aplikować na dowolną konferencję na całym świecie, po to, żeby poćwiczyć mówienie po angielsku. Prowadzenie prezentacji i innych rzeczy po angielsku to jest zupełnie co innego niż robienie tego po polsku. Ja pamiętam moje pierwsze wystąpienie po angielsku na Ukrainie we Lwowie na konferencji i to była największa porażka życia. Jest dobrze, że nikt mnie nie pamięta. Ostatnio spotkałam jedną osobę, która mnie pamięta z tej prezentacji, ale no tragedia, słuchajcie, tragedia. Ale ja już wtedy wiedziałam, że się dostałam też na inną konferencję właśnie w Bułgarii z tą samą prezentacją i powiedziałam ją po pierwsze połowę wolniej, po drugie dużo lepiej. Więc można sobie poćwiczyć. I rzeczywiście moja droga do Eurostara wyglądała w taki sposób, że nie liczyło się, Europa Wschodnia, konferencje się nie liczyły absolutnie w ogóle, ale musiałam mówić na UK Starze, dostać się na UK Star, żeby mówić w Londynie, po to, żeby się dostać na Eurostar, żeby było, że organizatorzy mnie znają i wiedzą, że mówię poprawnie po angielsku. I tutaj dużo uciągnę. Znowu pomaga Test Fest, bo no, osoby, które tam się przewijają w radach, Isabel Evans, Rick, nie mam nazwiska. Marcelis. Można z tego zrobić drinking game. Za każdym razem, kiedy Maciek nie pamięta nazwiska, sip, i za każdym razem, kiedy Marta mówi: przypomniałam sobie, że jeszcze o tym nie powiedzieliśmy. Drink. Tak. I nie, to są faktycznie osoby. Ja akurat, przyznam się szczerze, rok temu byłem bardzo wkurzony na Martę, bo były takie fajne osoby, które naprawdę mogą wiele pomóc, a ja dostałem wtedy panel, że na moja prezentacja się nie przyjęła. I mnie to też o tyle irytowało, bo wtedy niespecjalnie miałem nagrania. Nie miałem za bardzo nagrań z moich prezentacji. Moje jedyne nagranie, które wtedy było dostępne, to był pierwszy test, na jakim byłem, gdzie dużo mam sobie do zarzucenia wtedy. I tak, no, byłem trochę pod tym poirytowany, ale też ich w pełni rozumiałem, że chcieli dać szansę innym i tak dalej, więc to tak, moje prywatne poirytowanie. Chciałam zauważyć, że każdy w tych czasach, każdy może nagrać za pomocą laptopa jakiekolwiek nagranie części swojej prezentacji i wrzucić na własnego YouTube'a i udostępniać. Dodam. Nie będzie profesjonalnie, ale będzie ładnie, ale profesjonalizm, popatrzcie na TikToku, czy jak to się tam nazywa, możecie się uczyć. Niekoniecznie wszystkiego, ale różne rzeczy. Tak. Dobra, ale wiesz co, powiedziałaś jeszcze jedną rzecz, do której chciałam nawiązać, a mianowicie o zgłoszeniach. Wiecie, że jest dużo zgłoszeń, które możecie sobie obejrzeć online. Praktycznie większość zgłoszeń na Selenium Confa mają otwarte propozale, że ludzie oceniają propozale.
Problem jest tego, że robi się z tego trochę konkurs piękności, że po prostu osoby, które są znane, z reguły dostają bardzo dużo voting, nieważne z jakim tematem wyjdą, ale można poczytać sobie propozale. Tak samo chyba nowa wersja systemu oceny na test Basha jest zaangażowani są ludzie i te propozale, jak się zarejestruje do ich systemu, możesz oglądać i masz wgląd chyba do wszystkich propozali, które są obecnie aktywne. Więc to jest taka opcja, że można sobie popatrzeć, można sobie poceniać. Nie wiem, czy dalej, ale Richard Bradshaw, kiedy się go prosiło o feedback, dawał bardzo rozbudowany feedback, że ja na przykład parę razy z jego porad skorzystałem. Niektóre celowo zignorowałem, bo uważałem, że nie zrozumiał mojego tematu, więc zmieniłem coś innego wtedy. Ale to też jest nasz wybór. Możemy pewne rzeczy zignorować, jeśli uważamy, że tak ma być i liczymy się z konsekwencją, że ktoś może tego nie zrozumieć. Tak. Pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, drinking game, że pomyślałam o tym, że jak wysyłacie zgłoszenia i jak są one oceniane, w ogóle, żeby się za to zabrać, bo ja wiem, że teraz słuchają nas osoby, które są tymi osobami, które wysyłają pewnie zgłoszenia albo myślą o tym, ale jeżeli macie w swoim gronie osoby, które uważacie, że mogłyby albo powinny wystąpić, to ja mam taki lifehack, który stosuję jakby z ludźmi, które próbuję namówić, żeby prezentowali, albo się chociaż zgłosili i sprawdzili. To jest, że najłatwiej jest dać przykład, takie case study, takie przypadek na podstawie swojego doświadczenia. Bardzo się dzisiaj staram mówić po polsku. Na podstawie swojego doświadczenia, żeby pokazały i to może być doświadczenie, w którym się absolutnie coś nie udało, i żeby się inni nauczyli na tym przykładzie, albo coś, z czego są dumni i albo wysyłali zgłoszenia i zastanawiali się nad tematem, który chcą zgłębić. Jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, nie ma lepszej motywacji niż zgłosić się z tematem na ten temat i musieć potem już odrobić zadanie domowe, jak się dostanie. Albo trzecią rzecz, czyli taką rzecz, którą stosowaliśmy, nie możemy przekazać, jak nam się udało albo nie i co z tym możemy zrobić, ale chcielibyśmy to zaprezentować. I to zwykle działa, słuchajcie. To jest taki fajny początek i absolutnie każdy może z czymś przyjść na jakiekolwiek wydarzenie, bo każdy z nas ma albo coś, za przeproszeniem, bardzo się spierdoliło, albo się zrobiło, jest się z czegoś dumnym, albo coś nas interesuje wyjątkowego. I też są krótkie formy, przyznam się szczerze, są takie jak Lightning Talki i tak dalej. Moim zdaniem te formy są z reguły trudniejsze, ale no ja, co bardzo często słyszałem od ludzi, jest, ale ja nie mam co mówić przez 30-40 minut. Są konferencje, które po pierwsze mają krótsze sloty, nawet 20-minutowe, chyba test miał w tym od paru slotów. Tak, próbowałeś. Są jakieś Lightning Talki, które trwają po prostu 15-10 minut i takie rzeczy się naprawdę tu nie przygotowuje, ale jak faktycznie nie macie materiału, można z tym pomyśleć. No i nie zapomnijcie, że można pójść w tandemie z kimś. Są osoby, które nie lubią, uważają, że prezentacje w tandemie są bez sensu, ale jednak jest w tym ta wartość, że jak się pójdzie z kimś bardziej doświadczonym, że on może pomóc, w pewnym sensie, nazwijmy to, rozgrzeje tą scenę, że też łatwiej się z taką osobą prezentuje we dwójkę. Wiadomo, tylko żeby to no jednak była prezentacja, która korzysta z tego, że we dwójkę się robi, a nie, że jedna mówi jedno, druga mówi drugie, to mogą być tą prezentacja. Ja chciałam tu gwiazdkę. Pamiętajcie, trudniej robi się prezentację w dwie osoby. Trzeba dobrze być przygotowanym do tego. Dużo lepiej niż jak mówi się samemu. Musicie ufać i znać tą osobę, wiedzieć jak reaguje na stres i jak sobie z tym poradzi. I dodatkową rzecz, taką ostatnią, jesteście wtedy do kogoś porównywani. Tak, tak. I zawsze tak. Będzie jedna lepsza osoba i druga gorsza. Absolutnie zawsze i to będzie oceniany wasz sposób prezentacji, a nie merytoryczność tego, co mówicie. Tak, tak, tak. Przykład mojego panelu zwrócił się na test w Barezie. Ale to też jest... No nie było idealnie, ale to jest przygotowanie. Nie, to była duża lekcja. To było robione, robiliśmy trochę tego eksperymentu i wszyscy w pełni wiedzieliśmy, że nie wiemy, co się z tym wydarzy. Że... My z Tomkiem Olszewskim wystąpiliśmy na konferencji Luxoftu w Warszawie. Było super.
Ale się śmialiśmy, że dobrze, że się znamy od paru lat, bo jak Tomkowi się kończyła myśl, już nie wiedział, co ma dalej powiedzieć i zapominał, albo mi, to ja po prostu rzucałam spojrzenie. I dopiero on mi uświadomił, że to jest dla mnie takie oczywiste, że jak jestem na spotkaniach z ludźmi i chcę, żeby podjęli temat, to na nich patrzę. I patrzę na nich. I oni wtedy muszą się odezwać. I rzeczywiście robię dokładnie tak samo na scenie. I to z Tomkiem nam działa. Jeszcze my mamy takie flow, że sobie żarty wrzucimy. Ale z innymi osobami bym się nie odważyła. Tak, to są pewne ryzyka. Z drugiej strony są też inne formy. Jest duża dyskusja. Sporo osób uważa, że na przykład no jednak prezentacje są jedną z łatwiejszych form, bo i panele dyskusyjne, i warsztaty, i cała reszta jest trudniejsza. Ale moim zdaniem warsztaty są o tyle lepsze, zwłaszcza jeśli na przykład idziecie na test fest, gdzie warsztatem i po prostu jest dlatego, że wasza firma przesponsorowała. Jest o tyle łatwiej, bo firma w środku jest wam w stanie pomóc z przygotowaniem tego, bo jej zależy, że ona też może zainwestować dużo kasy w przygotowanie tego warsztatu. I na przykład u nas tak było, że po prostu mieliśmy pomysł na warsztat, parę osób podłapało, że chciałoby to robić. I w pewnym sensie, no ja nie prowadziłem tego warsztatu, ale pomagałem go zorganizować, tutaj dzieliłem się doświadczeniem i to też było takie opcja, że no później to było też takie łatwe jeszcze wejście. Wiem, że nawet później wystąpili jeszcze gdzieś na jednej czy drugiej konferencji. Tak, fajny warsztat. Dużo dobrego się z tego zadziało. Warto, Kamila słusznie zauważyła, czasami konferencje, dla konferencji to są dodatkowe koszty, dodatkowi prelegenci. Eurostar ma na przykład taką politykę, że tylko jeden prelegent dostaje bilet i koniec. Eurostar daje tylko bilet na konferencję. Jest takie w ogóle taka gwiazdeczka teraz. Im dalej na zachód, tym mniej dostajecie jako prelegent. Część konferencji będzie wam w Stanach na przykład dawała bilet tylko na jeden dzień konferencji. Ale no przyznajmy w ogóle się szczerze, UK Star też dawał przez długi czas tylko bilet na dzień, w którym miałeś prezentację. Tak, i w ogóle wiecie, dlatego mówię, wszystko na zachód od Polski spodziewajcie się, że nie dostaniecie nawet noclegu. Może dostajecie bilet na konferencję, z czego większość, jeżeli jesteście drugim prelegentem, to będziecie mogli wejść na konferencję na swoją prezentację i wyjść. Bardzo często. A tego nie wiedziałam. Tak, więc warto czytać drobny druczek, warto być na to przygotowany i wiecie, mieć tego świadomość. To jest ciekawe, że jesteśmy taką granicą. W Polsce jakby jest różnica w zależności od tego, jakie to są prezentacje, ale rzeczywiście na wschód konferencje często pokrywają też koszty transportu. Na zachód dostaje się po prostu coraz mniej. Okay. Ktoś występował w Azji? Bo ja bym się chciała dowiedzieć, jak jest bardziej na wschód. Wiesz co, wydaje mi się, że Bart albo Kasia byli w Japonii, że w Japonii mieli prezentację, ale nie pamiętam, mogę coś ubrałem sobie. To byłoby ciekawie się dowiedzieć. Trzeba ich zapytać. Wiem, że koleżanka występowała na Selenium Confie w Indiach, ale mówię, że tam było bardzo pięknie zaopiekowana i jak jeszcze dostała. Miała zatrucie pokarmowe, jak miała odlatywać, to firma sam, organizatorzy sami jej załatwili dodatkowy nocleg, sami przełożyli wszystkie samoloty bez najmniejszych problemów, pełni ją się zaopiekowali, że jeszcze ją odwiedzali w szpitalu, bo tam leżała chyba jakieś dwa dni za nią. Ojej, biedna. Biedna. Więc tak, nie bierzcie, poproszę was bardzo, żebyście nie brali za pewnik, że organizatorzy będą się wami bardzo przejmować i zajmować. To jest bardzo indywidualne, zależy od każde wydarzenie jest inne. Są konferencje, które przytulają prelegentów bardzo, są takie, które mniej. To jest pewne zobowiązanie. Pamiętajcie, że to jest biznes trochę i że wy dajecie prezentację i za to też coś otrzymujecie i to musi się zgadzać, czy wy się na to zgadzacie, czy nie. Warto chyba wspomnieć o meetupach, gdzie częściej niż na konfach można spotkać panele czy prelekcje wieloosobowe. Tak. Ja w ogóle uważam, że meetupy to jest wspaniała rzecz. I chwalę się tym. Chwalę się polskimi meetupami, słuchajcie, wszędzie gdzie jestem, bo to jest wyjątkowe. Tak samo jak współpraca pomiędzy nami jest wyjątkowa w porównaniu do innych krajów. Meetupy są wspaniałe, możecie poćwiczyć, możecie mieć wieloosobowe. Tak jak mówiłam na początku, panele dyskusyjne w Polsce i to, co rozumiemy po tym, to jest zupełnie co innego niż panele dyskusyjne za granicą. Ja bym tutaj powiedział, że znowu, na wschodzie rozumieją dość podobnie do nas, na zachodzie już niekoniecznie.
Tak. Ja na Ukrainie na przykład wiem, że robiłam pierwszy panel ich dyskusyjny w życiu. Oni nie mieli wcześniej. Tak wyszło. Okej. Kilka lat temu. O. Więc na szczęście, tak, bo na szczęście tam udało mi się przepchnąć też parę ciekawych rzeczy. Więc to jest taka fajna rzecz, którą można zrobić. I tutaj też, skoro już jesteśmy przy jakichś takich rzeczach, teraz zgubiłem myśl, powiem się szczerze, jeśli chodzi o meetupy, miałem na myśli, to jest. Ja mi się wydaje, że meetupy są o wiele bardziej otwarte na eksperymenty, bo przez to, że meetupy dzieją się o wiele bardziej regularnie. Są meetupy takie jak Wrocka, która ma kolejkę wręcz prezentacji, ale bardzo często jest tak, że po prostu przyjdziesz z jakimś głupim pomysłem: hej, chciałbym coś takiego zrobić. Jesteś porąbany, ale bierzemy to. Nieźle się zadał slot na to. A ja pomyślałam o tym, że jak macie zgłoszenia, albo jak macie pomysł na prezentację, panel, czy jakąkolwiek inną formę, to macie niebywały rynek, nie? Jakby, bo w samej Polsce. I teraz powiem z perspektywy organizatora testu. Ja zawsze pytam, jak robimy zapisy na testa, pytamy skąd osoby są. Większość jest lokalnie z Wrocławia. Są osoby, które do nas przyjeżdżają, za co dziękujemy. To jest mega poświęcenie czasami z Gdańska jechać całą noc po to, żeby być z nami dzień i w noc wracać. Z innych lokalizacji także. Nigdy nie zapomnę, jak poznałam na Quality Excites Kamila z Białki. I tylko dzięki koszulce, bo byliśmy w jednym hotelu, więc jakby zdarza się, ale dużo osób jest lokalnych, więc możecie zrobić tą samą prezentację, ten sam meetup na każdym wydarzeniu w Polsce i potem jeszcze oblecieć meetupy. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś waszą prezentację już widział, to po prostu nie wróci. Nie będzie oglądał jej drugi raz. Na konferencjach pójdzie w tym czasie na coś innego. Jeżeli komuś się podobała, to przyjdzie drugi raz. Mi się zdarzyło być na tej samej prezentacji 3 razy. Też. I było super. I dalej sobie cenię. I wtedy traficie naprawdę do większej ilości osób, bo Maciej, ty byłeś na meetupie w Bydgoszczy, prawda? I to są inni ludzie niż jak przyjdziesz na Wrotkę. Tak, dokładnie. To się wiadomo teraz, że online trochę jest tym różnie. Ale tak, to są inni ludzie i można praktycznie ten sam temat przegadać z innymi osobami. I zwłaszcza w wypadku jakichś paneli dyskusyjnych i tak dalej, to idzie kompletnie inna dyskusja, bo są inni ludzie, mają inne swoje spojrzenie i nie ma dwóch takich samych. Że później, ja myślę, że chyba, nie wiem, czy nie zdradzimy jego sekretu, ale pamiętam, że Michał Buczko jakoś rok czy 2 temu zrobił takie Tour de Polish Meetups i później pozbierał z tego wszystkiego różne pomysły i zrobił z tego wszystkiego jedną prezentację. Super prezentację zresztą. I Nie jest to też widziałem jej, wspaniały więc nie wypowiem się. sposób na zwiedzenie Polski. Wiele miast, które ma meetupy, można przy okazji. I tak samo, słuchajcie, jak gdzieś jedziecie, to można się przy okazji powiedzieć, że słuchajcie, nie wiem, będę w okolicy Szczecina i się odezwać do paprykarza, albo będę w Białymstoku i się odezwać, może planujecie meetup i w sumie mogę wpaść. Więc bądźcie odważni, do ważnych świat należy. Tak, ja tak właśnie byłem na Trójce w Gdyni, w Gdańsku, w Trójmieście, bo po prostu miałem prowadzić tam szkolenie i zapytałem się, kto jest tam organizatorem meetupu, dostałem namiary i napisałem: hej, będę w tym czasie, mam jakieś takie tematy, czy macie gdzieś w tym czasie slot, chcielibyście? I okazało się, że slotu nie mieli, ale stwierdzili, że kurde, ktoś chce im dać prezentację za darmo, to się zorganizuje. Tak. To z tym nie ma problemu. To właśnie jest takie rzeczy, że takie kompletnie ad hocowe, ale jeśli chodzi o zwiedzanie, to też jest drugą stronę. Ja na przykład, jak jeździłem gdzieś na wschód, zwłaszcza na SeaTest, czy właśnie coś innego, to z reguły brałem sobie 2-3 dni urlopu i albo przed, albo po konferencji brałem, po prostu pisałem do hotelu i przedłużałem mój pobyt w hotelu za własne pieniądze, żeby mieć parę dni tam coś pozwiedzać. Budapeszt z Hustefem, wspaniale. Taplałam się w październiku w termach i było 20 stopni na dworze, było ekstra. I wrócę do tematu, który uwielbiam, czyli jedzenia. Wiecie, jakie restauracje są w innych krajach? Wspaniale. Zresztą Dawida Pacie poznałam przy okazji, znaczy spotkaliśmy się na żywo pierwszy raz przy okazji konferencji w Kijowie i też mnie zabrał do dobrej restauracji, więc zdarza się. Można mieć też lokalnych przewodników. Tak, ja tak właśnie się śmieję, że ja bardzo lubię rameny, to moje pierwsze, jak dostaję zaproszenie, czy jest u was ramen. Później zrobisz prezentację, to się zabierzemy na ramen.
Dobry pomysł. A czasami to może prowadzić do dziwnych miejsc, Tak, więc tak. można zrobić. Ja jeszcze tylko dodam, bo Kamila wrzuciła, że jak a propos dostać się na konferencję, że jak coś może być warsztatem, to można iść w tym kierunku, bo często są płatne, znaczy częściej są płatne, dostaje się pieniądze jako prowadzący warsztaty. Kamila ma rację. Rzeczywiście konferencje, jeżeli płacą prelegentom, co jest rzadkie, dodajmy, Bardzo. bardzo rzadkie, to jeżeli płacą, to zdarza się, że płacą keynote'om, ewentualnie dają trochę więcej, czyli więcej nocy w hotelu i tak dalej. I rzeczywiście są bardziej skłonni płacić za warsztaty, bo to też jest dużo więcej pracy z waszej strony. Tak, ale to znowu nie wszystkie konferencje. Ja w jednym wypadku chcieli, żebym to zrobił jako warsztat, to powiedziałem, że mogę to zrobić jako warsztat, ale tylko płatnie. I no wtedy powiedzieli, że jednak nie chcą. No bo przyznam się szczerze, kiedy mam robić praktycznie 8 godzin, bo to miał być 8-godzinny warsztat, to już nie jest tak łatwo. To nie jest godzinna prezentacja i masz dojść, to jest 8 godzin. A dla mnie, mimo że lubię prowadzić warsztaty, to one są bardzo męczące. Że no inna rzecz, taki warsztat na testfestie, który z reguły trwa 3 godziny, to jeszcze spokojnie, zwłaszcza, że testfest jest darmową konferencją. Ja co innego oczekuję od darmowej konferencji, co innego od płatnej. Gdzie testfest, który jest darmowy, ja wiem, że troszkę jakbym schodził Marcie, ale poziom, który sobą prezentują, tym, co oferują i uczestnikom, i prelegentom, jest często wyższy niż niejedna płatna konferencja. Dziękuję. Staramy się, ale to dzięki prelegentom, dzięki wolontariuszom, dzięki części organizatorów, którzy cisną tam. Dzięki masie ludzi, bo się ludziom chce. Tak. I to jest wspaniałe. Ale ja też mam takie założenie, że wiecie, bo to jest trochę tak, że jeżeli płacić za pewne rzeczy, to potem jakby ja rozróżniam bardzo. Jeżeli są wydarzenia bezpłatne i się na nie zgłaszam, to oczekuję, jakby ja domyślam się, że ciężko jest dla nich zdobyć budżety. Wiem, jak to jest ciężko. I wiem, że jakby sama za to płacę i jest mi z tym okej, okay, jakby na to się pisze. Jestem zaskoczona, jak coś dostaję z bezpłatnych wydarzeń, w sensie właśnie nocleg albo nawet raz dostałam prezent, więc było super, ale jakby to nie jest coś, co oczekuję. Tak. Gdzie od wydarzeń płatnych uważam, że ktoś zarabia na tym, że ja przyjadę jako prelegent i mówię, więc oczekuję chociaż noclegu, jeżeli to jest wydarzenie więcej niż jednodniowe. Ja tak samo. Mi się poza jakąś prośbą o zorganizowanie jakichś sticky notów i tak dalej, to od wydarzeń bezpłatnych niespecjalnie mi się zdarzyło coś wymagać, ale zdarzyło mi się wymagać od wydarzenia płatnego, że no jednak muszą pokryć koszt przelotu czy czegoś tam, bo no był już dla mnie za wysoki, że to nie było takie znowu super proste. No i warto o tym po prostu tylko to jest pamiętać. to, tak, tylko to jest coś, co warto załatwić na samym początku, Tak. jeżeli macie takie oczekiwania. Tak od razu, żeby, wiecie, było proste i musicie mieć też świadomość tego, na przykład, i to jest ważne, w Polsce się tak bardzo często nie zdarza, ale jeżeli wasze zgłoszenie ma reklamować waszą firmę, ma reklamować narzędzie, które tworzy wasza firma bądź wy, ma reklamować was jako, nie wiem, konsultantów bądź cokolwiek innego, to warto być uczciwym i od razu pisać coś takiego w zgłoszeniach. Są konferencje, dla których to będzie ok. Są konferencje, które nie mogą sobie na to pozwolić z różnych powodów. Są konferencje, na przykład jak TestFest, które jedną z rzeczy, które dostaje prelegent, jeśli jest sponsorowany, to że może mnie, inaczej, firma sponsoruje warsztaty, ale też w jakimś tam pakiecie mają ten bonus, że jeśli ich prelegent uczciwie się dostał, to może używać formatki firmowej czy własnej zamiast formatki testfestu. Tak, może. My zawsze wtedy piszemy do prelegentów, że ich firma została sponsorem i jeżeli chcą i się dogadają z firmą, to mogą używać swojej firmowej, jeżeli nie chcą, oczywiście nie muszą, tak też się zdarza. Mówię o tym, bo wczoraj właśnie byłam na spotkaniu Rady Programowej jednej konferencji i jedna prelegentka została skreślona z listy właśnie przez to, że na poprzedniej którejś edycji rozdawała wszystkim koszulki firmowe i tam czapeczki firmowe i potem wszyscy chodzili w rzeczach tej firmy, która nie była sponsorem konferencji. Oh. Tak, i zdarza się tak, rzeczywiście, nie wiem, Amerykanie tak często mają, że reklamują, robią prezentację, zgłaszają się, a potem tak naprawdę ta prezentacja jest reklamą książki, którą napisali, którą będą sprzedawać w korytarzu.
Albo lepsze rzeczy są, mają książkę, która jest tak naprawdę reklamą ich warsztatu. Tak, też bardzo się często zdarza, więc takich akcji nie robimy, proszę. To jest nie fair w stosunku do organizatorów. Jak chcecie reklamować coś, nie, i to nie jest problem, reklamować narzędzie, książkę, firmę, to nie jest problem, tylko bądźcie uczciwi w tym i próbujcie się dogadać, bo to też da radę załatwić. Tak, i też może warto to zaznaczyć, gdzie jest jakaś granica, bo ja na przykład na jednej konferencji miałem koszulki firmy i to głównie było po prostu, że w ramach samej prezentacji miałem engagement z użytkownikami i to był taki trochę bajt, żeby ich zachęcić do działania, że miałem 5-6 koszulek jako po prostu motywację, żeby się udzielili na prezentacji. Moim zdaniem to też jest trochę inny case niż właśnie faktycznie jakbym rozdał 70 koszulek Objectivity na korytarzu. Tak, ja byłam w szoku, jak to usłyszałam i w ogóle najgorsze było to, że zwróciłam uwagę, że to oni są winni jako organizatorzy, ale jeżeli im się powtarza taki temat przewodni, ale zdarza się, są osoby, które się obrażają za takie podejście, bardzo mi przykro, ale niestety musimy, za darmo się nie robi. Paula, w ogóle dziękujemy wszystkim chyba. Tak, bardzo dziękujemy. I tak przyciągnęliśmy czas. Czyli ja trzeba powoli to zwijać. Ja właśnie będę tak. Teraz wychodził z psem na spacer, więc... Słuchajcie, cały dzień wiało we Wrocławiu, ktokolwiek nas słucha, wiało strasznie, kupiłam sobie latawiec, czeka w bagażniku auta i przestało wiać. I to będzie moja wina. Nie, to takie życie. Tak. Jak macie jakiekolwiek pytania, albo jak potrzebujecie pomocy ze zgłoszeniem, to o ile to nie będzie 700 sztuk, to pomoże. Ja pomogę, Maciej. Jasne, ja też chętnie pomogę. I podejrzewam, że pewne osoby, co są u nas teraz w widowni, jeśli jeszcze są, to chętnie by też pomogły. Więc jeszcze raz dziękujemy wam za uwagę. Marta, czy chcesz zostawić jakieś miejsce, gdzie można cię znaleźć w internecie? Na LinkedInie mnie można znaleźć. Tak, mam takie ładne zdjęcie, jak to z testem. I na LinkedInie tam jest też mój e-mail, można dodać się do moich znajomych i do mnie pisać, będę sprawdzać. Ewentualnie na Facebooku mam takie zdjęcie, takie. Na Facebooku też jest profil TestFesta. Tak, też jeśli jest. Jeśli ktoś nie ma polubiony, zachęcamy. No i dziękuję za waszą uwagę. Będziemy kończyć. Tak. Miłego wieczoru wszystkim. Do zobaczenia. Wieczoru. Tak,